Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiali znowu o gospodarce, o dyplomacji gospodarczej. Gośćmi naszymi jest, jak zawsze, Jerzy Marek Nowakowski. Dobry. Ja się nazywam Piotr Szczepański. Tak jest, a naszym wspólnym gościem jest Sławomir Majman, wieloletni szef PAIZ-u, człowiek, który zjadł zęby na dyplomacji gospodarczej. I na promowaniu Polski, i przygotowaniu wizyt międzynarodowych gospodarczych. Dziękuję panom, to chyba o mnie mowa. Tak. Dobry wieczór Państwu. Jak zawsze prosimy o polubienia, o łapki. Tutaj poprosimy Pana o, żeby nam wyświetlić ten. Dobrze. I proszę Panów, na poprzedni razem troszkę skróciliśmy, no i chciałbym wrócić w takim razie do momentu i jeszcze raz, żebyśmy przedyskutowali dyplomacja gospodarcza w Unii Europejskiej. Czy nam jest potrzebna, czy nie? I to jest tak, że czy nie jest tak, że mamy wspólny rynek, tak? I w związku z tym na tym wspólnym rynku, no to nie trzeba się promować, jesteśmy tam, to jest nasz taki rynek, jakbyśmy się promowali w Gdańsku, czy powiedzmy sobie we Wrocławiu, warszawska firma, czy to jest jak, że polska firma jest, że tak powiem, wymaga tej promocji, czy nie. Czy dyplomacja gospodarcza? Chciałbym jeszcze powiedzieć Państwu, przepraszam na mocniej, że dzisiaj chcielibyśmy też dobrze powiedzieć, rozmawiać o dyplomacji gospodarczej, ale chciałbym Panu zapytać o Chiny, o gospodarczy wpływ tego, co się dzieje na Morzu Czerwonym i czy Huti podrażą nam wszystkim i osłabią Zachód. Chciałbym zapytać Panów o CPK, ale no, czy ta inwestycja rzeczywiście jest tak kluczowa, ale to później, znaczy dla rozwoju jest rzeczywiście tak ważna dla regionu i czy to ma takie, rzeczywiście tak jak mówią, bo jeżeli jest potrzebna, to chyba nie ma wątpliwości, ale czy aż w takim powinna być rozmiar, czy raczej ostrożnie. Dobrze, czyli zacznijmy od dyplomacji, tak, w Unii Europejskiej. Jak promować Polskę? Jeszcze raz, żebyśmy przegadali. To takie pytanie z serii, taki typowo rosyjskiej. Wujku, jak żyć? Tak? Nie, to ja nie umiem. Jak rosyjskie? No przecież to w Polsce było. Jak żyć, panie premierze? No. A nie, to było już współczesne. Ja mówię o takim XIX-wiecznym pytaniu. Otóż dyplomacja ekonomiczna jest potrzebna w każdej części świata, gdzie sięgają aspiracje polskich przedsiębiorców. I dyplomacja ekonomiczna potrzebna jest w każdej części świata, gdzie chcemy, żeby o Polsce wiedziano, tak, o takiej Polsce, jaką ona jest naprawdę, a przede wszystkim o polskim sukcesie. To tak głupio mówić, bo my nie lubimy mówić, że jesteśmy sukces, że jesteśmy success, to jesteśmy. Jesteśmy, nie wątpliwości. Fajny kraj do życia poza tym. Tak jest. I tyle, że nam nie jest potrzebna jednakowa dyplomacja ekonomiczna w każdej części świata. Robienie wszystkiego pod jeden strychulec jest fatalne, a szczególnie fatalne w takich sferach, które dotykają jakby mentalności, dotykają uczuć. A dyplomacja nie jest ekonomiczna, nie jest tylko przekazywaniem radosnych informacji o powstaniu kolejnej gałęzi przemysłu czy kolejnej inwestycji w Polsce, ale jest jednocześnie metodą działania na podświadomość, na budowę, bo budowa wizerunku kraju to jest jednak w równej mierze racjonalność i podświadomość. Otóż gdybyśmy się uparli, że będziemy stosowali te same metody, te same struktury i te same przesłania zarówno w krajach europejskich, jak i w krajach Azji i Afryki, no to byśmy popełnili horrendalny błąd. Otóż przy tej olbrzymiej europocentryczności polskiego biznesu 80% obrotu handlowych to są kraje Unii Europejskiej. Ja nie sądzę, żeby polskiemu przedsiębiorcy było potrzebne takie wsparcie, takie prowadzenie za rączkę, jak temuż samemu przedsiębiorcy będzie potrzebne w Nigerii, czy w Chinach, czy w Indiach. Natomiast to, co jest potrzebne w Unii Europejskiej, jest, ja uważam, boleśnie potrzebne, to jest jednak budowanie wizerunku polskiej gospodarki. My sądzimy, że Niemcy, Francuzi,
Holendrzy, Włosi, w wyniku tego, że świat się stał globalną wioską, że wszyscy jeżdżą, wszyscy oglądają internet, że ludzie mają klarowny obraz Polski. Nie mają klarownego obrazu Polski w Unii Europejskiej. Ciągle pokutuje ten wizerunek peryferyjności Polski, z którym próbujemy sobie od kilkudziesięciu dawać jakoś radę. Dlatego o ile w krajach globalnego południa zadania są podwójne, zadania oczywiście budowy wizerunku nieznanej Polski, bo tam po prostu mało kto wie, gdzie jesteśmy, nawet na mapie nas nie znajdują. Tam musi to być połączone z prowadzeniem za rękę przedsiębiorcy polskiego. To w krajach, jak mi się wydaje, Unii Europejskiej powinien być nacisk położony właśnie na pokazywanie prawdziwej twarzy polskiej gospodarki. No to ja dzisiaj przeczytałem niesłychanie zabawny wywiad z polskim piłkarzem, który grał w jakiejś drugoligowej drużynie amerykańskiej, i ten piłkarz mówi, że nie miejcie złudzeń. Zwyczajny redneck uważa, że w Polsce jeździ się na koniu i Polska to jest gdzieś tam koło Rosji i zajmuje się głównie hodowlą ziemniaków. Musimy wyjaśnić redneck, co to znaczy. No tak, to jest taki stereotypowy Amerykanin środkowego wschodu, który jest w amerykańskim takim opisie uważany za takiego wioskowego głupka, powiedzmy. Tak, co to ciągle chodzi na słońcu i tam orze tak, i jest opala kark. Znaczy, od tego. Ale to jest niestety prawda, że dla ogromnej części, nawet poważnych ludzi, w krajach trochę odleglejszych od Polski, trochę odleglejszych również takich jak Hiszpania czy Portugalia, ta Polska jest stereotypowo krajem niekoniecznie kojarzonym z jakąkolwiek nowoczesnością. Ja pamiętam, jak z absolutnym szokiem rozmawiał ze mną ktoś z samorządu miasta Paryża. Otóż firma okropnych, ja tego strasznie nie lubię, tych elektrycznych hulajnóg, te Lime czy jak coś takiego, to z cytryną się kojarzyło, otóż ona obsługiwała Francję i Polskę. I właściciele tej firmy, temu gościowi, który odpowiadał właśnie za jakieś takie paryskie współprace, teraz zdelegalizowali zresztą te hulajnogi we Francji, ale wtedy jeszcze masowo jeździły. Otóż on z taką lekko opadniętą szczęką mi mówił, że no, ci z tej firmy mu powiedzieli, że w Polsce są dużo bardziej równe ulice i dużo łatwiej się jeździ tymi hulajnogami niż w Paryżu. No oczywiście był to dla niego głęboki szok, było to prawdziwe, bo ten człowiek odpowiadał za całość tych maszynek jeżdżących, a po drugie, no właśnie kompletnie zderzało się z tym stereotypem Polski, gdzie jeździ się po kocich łubach i tak dalej. Myśmy w dziedzinie między innymi infrastruktury wykonali wielką pracę, ale wracając do tego wizerunku. Oczywiście, tylko ten wizerunek to jest dużo więcej niż dyplomacja gospodarcza, ale też ja właściwie coraz bardziej, również w zeszłym tygodniu, po naszej zeszłotygodniowej rozmowie, to ja tak sobie myślę, że nie ma dyplomacji tak jak w wielu innych rzeczach, nie ma dyplomacji gospodarczej, jest po prostu dyplomacja jako taka i kwestia promocji gospodarczej, czy kwestia gospodarki jest tej dyplomacji chyba najważniejszą częścią tak naprawdę we współczesnym świecie. Dlatego, że tak jak mówiliśmy znowu przed tygodniem, wielkie tajne traktaty zazwyczaj zawiera się w rozmowach bezpośrednich pomiędzy politykami. To kiedyś, jak się jechało przez tydzień karocą, no to dyplomaci załatwiali te sprawy. Natomiast teraz jest tak intensywny, bezpośredni kontakt polityków, że to nie jest potrzebne. Dyplomata jest w ogromnej części skupiony na promocji swojego kraju w różnych formułach. Promocji w elitach, promocji publicznej, przynajmniej być powinien, różnie, ale być powinien. To jest tak naprawdę zadanie dyplomaty, szczególnie dyplomaty wysokiego szczebla. Teraz z tą Unią Europejską. Oczywiście tu mamy
bardzo różne historie. Mamy przede wszystkim, bo ty, Piotrze, powiedziałeś, że mamy wspólny rynek i że inwestycja w Düsseldorfie jest taka sama jak w Gdańsku. No nie, nie zupełnie. Bo jednak większość krajów europejskich ma przeróżne bezpieczniki, które utrudniają konkurencji z innego kraju Unii wejście na rynek. To są jakieś regulacje, tak jak była awantura z polskimi kierowcami, że kierowca ma obowiązek nocować w hotelu, a nie w kabinie ciężarówki i tak dalej. Tak było na przykład z naszą firmą Fakro, która wchodziła na rynek niemiecki i zderzyła się z normami, które tam obowiązywały w budownictwie, ewidentnie ustawionymi po to, żeby preferować firmy lokalne. Tego typu regulacji jest mnóstwo w różnych krajach, u nas zresztą też, żeby nie było wątpliwości, żeby przynajmniej lekko preferować firmy własne. Wobec tego z jednej strony obsługa dyplomatyczna to jest obsługa, która precyzyjnie informuje firmę o tym, że nie wiem, stukot kół tramwajowych musi być na odpowiednim poziomie w tym konkretnym mieście, w którym oni chcą stanąć do przetargu. Na przykład. Tramwaje, zawsze. Tam tramwaje kiedyś jak w Wiedniu, to jak duchy się pojawiały. Tak. No nie, no bo to jest i dlatego prezes Kaczyński boi się, widział straszne rzeczy w Wiedniu, bo widział tramwaje duchy może. Ale wracając do, więc po pierwsze, to jest sfera taka czysto informacyjna, czyli dyplomata ekonomiczny, on powinien mieć bieżący ogląd tego, co dzieje się w dziedzinie takiej normatywnej w danym kraju. Druga rzecz, którą powinien robić, to jest znowu, my też to robimy, żeby nie było wątpliwości, są rozpisywane setki, tysiące przetargów na różnych, do których oczywiście na równych prawach mają prawo przystępować firmy europejskie. Tylko takie przetargi na przykład są ogłaszane, nie wiem, w języku łotewskim. Jeżeli ktoś nie studiuje na bieżąco dziennika informacyjnego, takiego biuletynu informacji publicznej w danym kraju, to ominie to, no bo umówmy się, że ktoś, kto produkuje, nie wiem, zawieszki do obrazów, świetne, on nie ma możliwości studiowania biuletynów informacji, że właśnie oddano muzeum i będzie potrzebne dziesiątki tysięcy takich zawieszek. To wymyślam to w tej chwili. Natomiast to na przykład z tym się zderzałem już poza Unią Europejską w Armenii, gdzie przetargi przeróżne, nawet bardzo ważne, były publikowane najpierw w języku ormiańskim, a potem, no bo technicznie oczywiście wyjaśniano, jest to trudne, po tygodniu w języku angielskim, tylko już oferty już leżały na stole i zostawały 2-3 dni. Więc to jest jakby drugie zadanie, informowanie o szansach na rynku. A zadanie trzecie to jest coś, co jest na styku czystej dyplomacji i opieki konsularnej, czyli wspieranie naszego przedsiębiorcy i znowu to jest ważne, szczególnie w wypadku firm średnich i małych, w momencie, kiedy ta firma zderza się z lokalnym aparatem samorządowym, państwowym, Bóg wie jeszcze jakim. Oczywiście znowu, no nie bądźmy idealistami. Bardzo często ten aparat, szczególnie na poziomie samorządu, bardziej w cudzysłowie lubi swojego przedsiębiorcę niż kogoś z zewnątrz. Wobec tego w sytuacji konfliktowej, wtedy kiedy trzeba wystąpić o ubezpieczenie, bo nastąpił wypadek, okradziono kogoś, zazwyczaj ten obcokrajowiec jest na słabszej pozycji i wtedy potrzebuje pomocy dyplomaty, żeby wyrównać szanse. Więc
choćby te trzy sfery wskazują, że dyplomacja ekonomiczna, czy ja bym powiedział ekonomiczna noga dyplomacji, bo ja bym to tak raczej definiował, jest co najmniej potrzebna, jeśli nie niezbędna, również w krajach Unii Europejskiej. Mówimy o rzeczywistości unijnej. I to powinno być w ramach szkolenia dyplomatów stawiane bardzo wyraźnie jako jedno z głównych zadań, bo w Unii Europejskiej nie jest potrzebny ten potężny parasol państwowy. Wręcz czasami szkodzi, ale jeśli idzie o firmy średnie i małe, bo to jest z jednej strony, to jest kręgosłup polskiej gospodarki, a z drugiej strony są to firmy, które mają naturalne kłopoty z wychodzeniem na rynki zagraniczne, nawet unijne. Mają kłopoty, bo pracownicy nie znają języku, bo to są dodatkowe koszty. Te firmy zwykle funkcjonują budżetowo trochę na styk, więc nie mają silnej, dużej poduszki budżetowej, która pozwala im wyjść na rynek. Nie bardzo wiedzą czasami właśnie, jak się poruszać w tych realiach przetargowych, w realiach prawnych danego kraju, które, jak mówię, Unia ogromną część zunifikowała, ale nie wszystko w dziedzinie prawa. A z drugiej strony jest potwierdzony już naukowo. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem naszego nagrania, skądinąd przepraszamy za lekki poślizg, o tym, że opracowania naukowe wskazują, że żeby firma średnia przeskoczyła do kategorii firmy dużej, musi właśnie w polskich realiach musi wyjść na rynki zagraniczne. I w tym miejscu następuje takie zacięcie w wypadku polskiej firmy, żeby to zacięcie można było przeskoczyć, żeby można było bezpiecznie zacząć działać na rynkach zagranicznych, to jest, tutaj właśnie jest potrzebne to wsparcie państwa. Czy to wsparcie państwa będzie w postaci PAIS-u, czy w postaci ambasady, to jest drugorzędne. Ten podział nie powinien istnieć, aczkolwiek on oczywiście istnieje w realiach Polski resortowej. Natomiast zdecydowanie ten polski przedsiębiorca po prostu potrzebuje tego, żeby tą furtkę na zagranicę pomogło mu przejść państwo. Dobrze, ja tylko chciałem, jeśli odniosę się tylko tutaj, to państwo nam piszą. Bardzo wszystkim dzień dobry wieczór jeszcze raz. Pozdrawiamy pana z Kanady. Pisze, że tam jest południe. Tak? No, mam nadzieję, że mrozy już minęły. Pan Robert Kasprzyk nam pisze, że jesteśmy dzisiaj świadkami dyplomacji rolników z Unii Europejskiej, w tym Polski. W jednym wspólnym celu buntu przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej. Tę sytuację wykorzystuje na pewno Rosja. Do tego może odniesiemy to znaczy, ja bym powiedział, że to nie jest bunt przeciwko polityce rolnej. To jest bunt przeciwko polityce Zielonego Ładu. Tak, to jest tak. Bunt w obronie starej polityki rolnej, która specjalnie dobra nie była w wielu wymiarach, ale w każdym razie, ja bym powiedział tak, to pokazuje, że rolnicy przeskoczyli tę barierę i potrafią się dogadywać ponad granicami, bo niewątpliwie jest to akcja coraz bardziej ogólnoeuropejska. A z drugiej strony, no, to zaczyna być pytanie o to, czy ta niewątpliwa miłość Europy do rolników i bardzo daleko idące wsparcie dla rolników nie przyzwyczaiło ich do nieco zbyt dużej wygody, ale to jest do dyskusji. Dobrze, do tego jeszcze wrócimy, bo chciałbym, żebyśmy kontynuowali wątek. Jeżeli mogę, właśnie bardzo tutaj tak. Wsłuchiwałem się wypowiedź pana ambasadora Nowakowskiego i nagle doszedłem do wniosku, że zły wizerunek kraju bywa w sumie w jakiś sposób przyjemny. Bo przypomniała mi się taka sytuacja chyba z przełomu lat 80. 90., jak siedziałem z kolegą w takiej zwykłej robotniczej dzielnicy w jednym z dużych miast niemieckich, w takim Gasztetten, jedliśmy tam kolację i nagle kelner przyszedł do naszego stolika i postawił przed nami dwie golonki. Piękne, upieczone,
golonki, no to byśmy powiedzieli, że myśmy nie zamawiali tej golonki. Kelner wskazał na kilku panów siedzących przy sąsiednim stoliku, że to oni nam te golonki zamówili. Jeden z tych panów z takim dobrym uśmiechem podszedł do nas i mówi: Essen, Essen, kein Fleisch in Polen. Jedźcie, jedźcie, w Polsce nie ma mięsa. I wtedy w tym mięsie akurat już w Polsce było, po reformie Balcerowicza, i tylko wizerunek się taki utrwalił. Ja nie widziałem powodu, żeby go burzyć i mówić, że mamy, nie wiem, tam z hektara tyle i tyle ton wołowiny. Z tym wizerunkiem to różnie bywa. Ale wracając do tego, co powiedział ambasador Nowakowski. Otóż ja mam pewne zastrzeżenie do mówienia ciągle o dyplomatach, że dyplomaci powinni to, a dyplomaci powinni tamto. Ponieważ jestem jak najgłębiej przekonany, że całą tą pracę wokół budowania wizerunku Polski, gospodarczego wizerunku Polski, wokół wspierania polskiej ekspansji gospodarczej, bo z nią mamy do czynienia, to w zasadzie powinni robić wszyscy, a może na samym końcu dyplomaci, którzy mają najmniej kwalifikacji do tego i najbardziej są najmniej przygotowani do tego i mentalnie, i profesjonalnie. Mamy mieć wyspecjalizowaną agencję promocji Polski. Ona rzeczywiście działa ostatnio różnie, ale jest. Mamy ludzi zajmujących się promocją w ramach samorządów gospodarczych praktycznie każdego większego miasta i każdego województwa. Mamy ludzi zajmujących się promocją kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Instytuty Kultury, o których mówiliśmy ostatnio. Jest cała mozaika rozmaitych instytucji i rozmaitych, a przede wszystkim tysięcy ludzi. Tak jest. Ja ci wejdę tylko w słowo. Otóż tak, są tysiące ludzi, dziesiątki wyspecjalizowanych instytucji i 90% budżetu na promocję Polski za granicą idzie na utrzymanie tych ludzi, ich etaty, samochody i budynki. A nie na promocję. O ile są dyplomatami i siedzą za granicą, bo wtedy mają samochody i budynki. Dlatego jakby zmierzam ku temu, że to nie może być wyłączna gestia dyplomatów. A nawet przykłady największego sukcesu, jeżeli chodzi o promocję gospodarczą, a te przykłady sukcesu to są osiągnięcia promocyjne mikroskopijnego Singapuru, czy w swoim czasie Hongkongu, wyraźnie nam pokazują, że tam pół dyplomaty nie ma zaangażowanego w te sukcesy. Są po prostu dobrze funkcjonujące, no, co w naszych warunkach jest niewykonalne, wspierane przez biznes finansowo, instytucje, osoby, NGOsy, agencje rozmaitego rodzaju, zajmujące się popychaniem naprzód wiedzy o danym kraju. To jest pierwsza sprawa, a propos, myślę o tych dyplomatach. Druga rzecz, to jest naturalne tutaj. Któryś z panów pisze, że ludzie na Zachodzie są nieukami i dlatego nie bardzo wiedzą, jaka jest ta Polska. To jest poniekąd naturalne, że my będziemy wiedzieli więcej o Francji niż Francuz o nas. My będziemy wiedzieli nie tylko o Sophie Aubry Badeau, ale będziemy wiedzieli więcej o życiu gospodarczym, o funkcjonowaniu tej dziedziny gospodarki, którą jesteśmy profesjonalnie zainteresowani we Francji, Holandii, Włoszech i Chinach. Niż Chińczyk, Francuz, Holender czy Belg o polskiej gospodarce, czy o polskim, generalnie o polskim, polskim życiu. I tutaj nie musimy, i tutaj nie powinniśmy wydziwiać, ponieważ no, tak się składa, że ja z niechęcią używam tego słowa. Myśmy przez ładne kilka pokoleń byli na peryferiach Europy. Byliśmy na peryferiach Europy i gdzieś tam od początku XVII wieku, kiedy przestaliśmy być ważni gospodarczo dla Europejczyków, nikt się specjalnie nie interesował tym, co u nas się dzieje w środku. Natomiast my się interesowaliśmy tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, co się dzieje we Francji. Ostatnio od kilkunastu co najmniej lat dużo mamy okazji czytać o Chinach, prawda, może nawet za dużo. A więc tutaj się nie ma co dziwić. Jeżeli będziemy zajmowali
w tym koncercie globalnym taką rolę jak Francja i Chiny, to będziemy o nas będą widzieli więcej. Dlatego my się musimy zajmować jakby tym bardziej intensywnym budowaniem wizerunku polskiego. Tutaj pani Irena Bilska, jak najsłuszniej, przypomina KOWR, czyli instytucję zajmującą się wspieraniem rolnictwa, która powinna, rzeczywiście, jak pani ma rację, powinna zajmować się pomocą rolnikom, między innymi wspierać wysiłki promocyjne producentów żywności. I tak powinno być, i tak było. Mam nadzieję, że tak będzie również. Jeżeli panowie pozwolicie, to ja się odniosę tutaj do tego, co pan Waldemar Woldy napisał, bo to jest ważna rzecz. Że jestem trochę w błędzie. Solidne polskie firmy mają wynajętych ludzi, którzy zajmują się tylko wyszukiwaniem ofert. Prawda. A no właśnie, panie Waldemarze, solidne polskie firmy, ale nasz problem polega na tym, że nasza gospodarka składa się w ogromnej części z firm średnich i małych, które mają potencjał eksportowy, mają potencjał obecności na innych rynkach, natomiast nie mają oprzyrządowania, które mają te firmy duże, solidne właśnie. I tu jest potrzebny ten dyferencjał, bo niewątpliwie firma Orlen, bo tu padło pytanie o Lotos, pewnie zaraz do tego jakoś dojdziemy, firma Orlen nie potrzebuje, żeby państwo ją promowało, nie potrzebuje wyszukiwania przetargów, ma do tego aparat. Podobnie jak wielkie czy nawet duże firmy w rodzaju Maspexu, który tu był wymieniany, ale producent właśnie, nie wiem, części materiałów budowlanych, części samochodowych, mała firma czy średnia firma meblarska, byliśmy potęgą meblarską, to zaczyna trochę, to trochę zaczynamy na tej, na tej drabinie firm meblowych spadać niżej. Oni już potrzebują tego typu wsparcia. Poza tym też pamiętajmy, że ci wynajęci ludzie zajmują się buszowaniem po największych rynkach. A czasami, właśnie znów, ten średnia firma największe szanse ma na rynku mniejszym, na rynku bardziej niszowym, gdzie niekoniecznie ci wynajęci specjaliści działają, albo inaczej, działają, tylko koszty ich działania na takich małych rynkach są stosunkowo wysokie i nie zawsze do poniesienia przez firmę. Państwo wymieniacie tutaj Maspex, jakieś inne duże firmy. Otóż to jest właśnie pokusa tych rozmaitych profesjonalistów zajmujących się promowaniem Polski za granicą, żeby wspierać duże polskie przedsiębiorstwo. No bo to jest efektowne. Duże polskie przedsiębiorstwo. To jest efektowne, to ci daje od razu duży obrót. Chwalić Boga w toku tych kilkunastu czy kilkudziesięciu już lat ekspansji. Ja używam świadomie po raz kolejny słowa ekspansji gospodarczej. Tak, polskiej ekspansji gospodarczej za granicą. No bo ona jest faktem. No to ona jest faktem, oczywiście ona jest faktem. Często jest pod ukrytą marką i to jest przykre. To nawet nie o to chodzi, ale prawie 70% średnich i dużych polskich firm funkcjonuje na rynkach światowych. No, 20 lat temu to jakbym coś takiego powiedział, uznali mnie za szaleńca i wyrzucili z tego przydulnego studia. Nie no, to mamy zjawisko polskiej ekspansji gospodarczej i mamy zjawisko, że polskie firmy, te polskiego topu, obojętne czy to są firmy technologiczne, czy firmy produkujące przetworzoną żywność nawet bardziej, bo w tym jesteśmy bardziej zaawansowani na rynkach światowych. Te firmy mają taki sam przyzwoity aparat promocyjny, aparat researcherski, taki sam jak ich konkurenci zachodni. Taki sam. I tutaj nie ma co się wstydzić. Natomiast większy wysiłek powinien być skierowany tych tysięcy osób, o których tutaj mówimy ciągle, którzy na różne sposoby zajmują się promowaniem Polski, być skierowany w stronę tych średnich. Mała firma nie wychodzi na rynek światowy, to nie ma co. To jest zawracanie głowy. Natomiast średnie firmy tak. I ta esencja polskiego przyrostu, polskiego eksportu, z którym mamy do czynienia no, praktycznie regularnie od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej, ta esencja to jest ten plankton średnich polskich firm. Ale powiadam, to wszystko nie ma sensu, jeżeli nie będziemy
na co dzień, i praktycznie my wszyscy, bo sam wszyscy jeździmy za granicę, prawda? Pracować nad obrazem Polski. Ja na przykład za każdym razem, jak jestem w Niemczech, jestem dumny z polskiej infrastruktury kolejowej. Ponieważ polskie pociągi są lepsze od niemieckich, punktualniejsze od niemieckich, są, uwaga, czystsze, proszę Państwa, od niemieckich. Znaczy w ogóle polskie miasta potrafią być czystsze od niemieckich. To samo wykryłem teraz w listopadzie w Chinach. Ja byłem ofiarą, zresztą słusznie, tej gigantycznej fascynacji kolejami szybkich prędkości w Chinach. Ale stwierdziłem w tej chwili, że komfort podróży pendolino z Warszawy do Krakowa jest znacznie lepszy niż wyższy niż podróży super pociągiem z Szanghaju do Pekinu. No, przez całe lata w badaniach, które robiliśmy na temat inwestycji zagranicznych w Polsce, wychodziło, że z jednym z tych negatywnych czynników, które obniżają naszą atrakcyjność inwestycyjną, jest poziom infrastruktury drogowej, kolejowej itd. Gdzieś od mniej więcej 10 lat ku mojemu osłupieniu okazało się, że ta sama infrastruktura kolejowa, drogowa jest jednym z czynników przemawiających przemawiająca za inwestowaniem w obiekty przemysłowe w Polsce. No tak, ale tutaj są różne miejsca, gdzie skupiają się te inwestycje, powiedzmy. Tak, tutaj możemy dyskutować, natomiast to, co mówiłeś o tych średnich firmach, znowu wróćmy do szeroko rozumianej, nie dyplomacji ambasady, tylko pamiętajmy, że jest coś takiego jak dyplomacja publiczna. To jest u nas bardzo zaniedbane, a o co dbają kraje zachodnie Europy. A co uwielbiam, uważam za najważniejsze. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Dokładnie. Natomiast pamiętaj, to o czym mówimy, o tej promocji, o działalności właśnie tych dyplomatów ekonomicznych, to jest coś takiego, że mamy tę polską firmę, nawet niedużą, która produkuje, nie wiem, złączki tak zwane bimetaliczne. To jest dosyć specjalistyczny produkt. Otóż ta firma by chętnie wyszła na rynek zagraniczny, ale nie ma potencjału, możliwości technicznych, obawia się właściciel i tak dalej. Natomiast nasi partnerzy unijni, niemieccy, ale nie tylko niemieccy, mają dobrą dyplomację gospodarczą, która wykryje, że jest taka firma. Bo jedną z rzeczy, którą mamy robić jako dyplomacja gospodarcza, to jest przyglądanie się rynkowi, znajdowanie partnerów i łączenie tych partnerów z partnerami polskimi. Otóż dyplomacja gospodarcza jednego z naszych partnerów zachodnich, ona wypatrzy tę firmę, po czym do tej firmy przyjedzie gość z dużej czy średniej nawet korporacji niemieckiej, francuskiej czy włoskiej i zaoferuje bardzo dobre warunki, w których ta firma będzie jego podwykonawcą, krótko mówiąc. Oczywiście właściciel takiej firmy, która tam zatrudnia 50 ludzi, powiedzmy, ucieszy się nadzwyczajnie, bo dostanie duże pieniądze, dostaje wyjście na rynek, tylko w tym momencie produkty tej firmy stają się półproduktem produktu końcowego firmy na przykład niemieckiej, trzymajmy się ulubionego tematu wielu naszych widzów. Mm-hmm. Otóż mówiliśmy o braku polskich marek. Brak polskiej marki to jest między innymi to, że polska innowacyjna średnia firma, niekoniecznie z IT, ale dowolna innowacyjna średnia firma ma dobry... To mnie nie boli, ma dobry, akurat to, że nie mamy tych marek typu Nokia. Że flagowców brakuje, to jest pewna słabość polskiej gospodarki. Więc te flagowce by się mogły pojawić, tylko to wygląda tak, znowu zejdźmy na poziom taki mikro, to wygląda tak jak zakupy wielkanocne mojej żony w Armenii. Otóż postanowiła słusznie nabyć gęsi jako coś, co jest typowe dla polskiej kuchni. No i w takim
eleganckim supermarkecie w Erewaniu są gęsi mrożone, no, świetnie, niemieckie. Więc kupujemy gęsi niemieckie. Na gęsi niemieckiej, małym drukiem na samym końcu, jest napisane oczywiście, że to jest gęś z Polski. Ale po świecie podróżuje pod marką dużej firmy niemieckiej, która tą gęś w Polsce wyhodowaną, przygotowaną, zamrożoną, opakowała własną folią i sprzedaje. Tak, ale i to, ja uważam, że to jest o tyle dobre, no, że po prostu jest to kwestia tego, przystąpiliśmy do Unii, tak? I być może ta polska firma by tej gęsi nie sprzedała, a ta niemiecka firma ma te kontakty i ma ten aparat cały, no, który właśnie pozwala jej dodać tę wartość, tą wartość dodaną, że dopakować i sprzedać. No tak, tylko o to, o czym mówisz, to jest dokładnie ta pułapka średniego rozwoju, z której próbujemy się wyłomotać. Tak, ale Polska lodówka, robiony w Polsce komputer, Bóg wie co jeszcze, podróżuje po świecie pod obcą marką i to, o czym mówiliśmy... No bo jest robiony w zakładach, które są inwestycjami zagranicznymi. 80% polskiego AGD, które eksportujemy, i bardzo dobrze, że eksportujemy, jest produkowana w zakładach rozmaitych, to znaczy, niemieckich, chińskich, znaczy, i innych, znaczy, firm, które to znaczy zaryzykowały inaczej i zainwestowały w produkcję w Polsce. To jest okej. Znaczy, i tak, i nie. Dlatego, że przejęły w dużej części z niewielkimi inwestycjami parę dobrych polskich firm. Dołożyły do tego markę, sieć dystrybucyjną. Oczywiście, ponieważ to nastąpiło już dawno, to następuje modernizacja, bez wątpienia. Natomiast gdybyśmy byli w stanie zawalczyć, nie wiem, o lepszą promocję marki Amika, ta Amika nie musiałaby się chować za cudzą nalepką na całym świecie, tylko mogłaby być właśnie tą, może nie Nokią, ale być, nie wiem, na tym poziomie, co kilka marek włoskich produkujących AGD. Nie mamy co rozpaczać, bo myśmy nigdy w historii nie mieli polskich marek. No dobrze, no ale... Już tylko jedno zdanie. Tylko chciałem odnieść się do tej pracy. Tak, nie ma zgody na zniemczenie polskich gęsi. Za czasów PRL-u myśmy mieli Krakus, Jano, Pek na rynki anglosaskie dla polskich przetworów mięsnych. No i sprzedaliśmy Chińczykom. Jedną chwilę. Mieliśmy FLT, czyli łożyska toczne, sprzedaliśmy Chińczykom a propos. I mieliśmy wódkę wyborową. I to tyle. I to jest nasze osiągnięcia od 1918, to są nasze osiągnięcia 18 roku. Ja nie rozpaczam, że nie mamy brandów. Ja jestem bardzo zadowolony, że kraj, który był jednym z najbardziej nieporadnych eksporterów do 2010 roku, gdzie przez lata całe nam pokazywano jako wzór, patrzcie Czesi, patrzcie Słowacy, patrzcie Węgry, malutkie kraje, jak istnieją, jak dynamiczny mają eksport, myśmy nagle zrobili z tego naszego rachitycznego eksportu jeden z głównych motorów rozwoju gospodarczego Polski. Nie, o zgodę. Ale licho te marki, duże pieniądze idą. Nie, z tego, ale chwila, bo ty, tak. Nie pal licho marki, bo ty się trochę zatrzymałeś na początku lat 2000. Zgoda. Startowaliśmy z fatalnego punktu. Zrobiliśmy gigantyczny krok do przodu i w tej chwili, już nie w tej chwili, ale od kilku lat, myśmy powinni zabiegać o to, żeby zrobić krok kolejny. Właśnie próbować promować polskie marki, bo one są. To już nie jest tak, że ich nie ma, że to są wyłącznie firmy zagraniczne. Są również polskie marki i tak jak przed tygodniem mówiliśmy o tych jabłkach, jest kwestia przeskoczenia do tej wyższej ligi. Mamy na to potencjał i problemem nie jest brak potencjału, tylko raczej brak pomysłu, jak do tej ligi, która buduje przynajmniej własne marki, przeskoczyć. No, więc przepraszam cię bardzo, ale Lamborghini to były kiedyś traktory.
w tej chwili, jak się mówi Lamborghini, to każdy widzi niesłychany, cudowny samochód sportowy. Więc, Ferrari też, tak. No. Więc Ferrari, też no, Ferrari jest starsze, Porsche jest trochę starsze, ale... ale... No, próby galwanizacji Ursusa skończyły się dramatycznie źle w Polsce, jak wiecie. No, ale, no dobrze, no, ale to dlaczego się skończyły źle? Z braku kapitału i z błędów marketingowych, no, no, ale tak była dawna historia. Dobrze, ale w tej chwili ten kapitał już mamy. Więc może warto by się przyjrzeć, co możemy wypromować, bo to jest wbrew pozorom ważne. Tak, ale wiesz, ja się zgadzam, słuchaj, ja się zgadzam z Marko, pamiętam, rozwoju. Ja pamiętam, znowu moje doświadczenie z bardzo małego kraju pod tytułem Armenia. Armenia ma z kolei kojarzy się wyłącznie z brandy tak naprawdę. Koniakiem. No koniakiem, tak, nie, no, ale nie no, u nas jest to brandy teraz. No. Skądinąd mało kto wie, że jeden jedyny przypadek w historii uznania nazwy koniak nie pochodzącej z Francji, to było w 1913 roku, kiedy ormiański koniak Krzestowa został przez Francuzów uznany za godny noszenia nazwy koniak. Odebrali im to oczywiście po rewolucji, jak Sowieci skomunizowali Armenię, ale przez 10 lat był to jedyny przypadek, kiedy coś, co nie było, co nie pochodziło z Francji, to było nazywane koniakiem. W wierszu Tuwima było koniaczku Krzestowa, prawda? Tak, tak. Ale o czym mówię? Otóż w wypadku Armenii problem pojawił się właśnie przy eksporcie innych towarów. I Ormianie na tej marce koniakowej, którą skądinąd sprzedali Francuzom w tej chwili. Koniaki czy brandy ormiańskie znależą do Francuzów. Na tym zaczęli budować opowieść o innych własnych produktach, próbując wchodzić innymi brandami. To jest potwornie kosztowne oczywiście. Tak naprawdę promocja brandu jest niesłychanie droga. Natomiast przynajmniej próbowali to robić, więc my niekoniecznie na wódce, ale na przynajmniej paru rzeczach możemy próbować ten brand budować. Mieliśmy rozmawiać między innymi o wyprawie pana prezydenta do Afryki. Ja się przyjrzałem na przykład, jak nastąpił gwałtowny skok eksportu i w ogóle wymiany handlowej między Polską a Kenią w 2022 roku. Skokowa ponad dwukrotna różnica. No i spojrzałem, co my tam sprzedajemy. Otóż sprzedajemy zboże i przetwory rolne, właściwie wyłącznie. No. I weszliśmy... Ale co weszliśmy, mamy tam sprzedawać? No, maszyny no, sobie kupią na Zachodzie albo w Chinach. Nie, no. Niekoniecznie. Też moglibyśmy, ale... Ale wyszliśmy, do tego weszliśmy, weszliśmy w lukę po Ukraińcach zresztą. Dobrze, ja potem jeszcze dwa zdania a propos tej promocji jeszcze raz. Tak, jak nasi rolnicy krzyczą na tych Ukraińców, to niech sobie zdadzą sprawę, że te parę milionów ton zboża, które wyeksportowaliśmy właśnie do wschodniej Afryki, to było wejście w lukę stworzoną przez Ukraińców. Przez wojnę, tak. Ale chciałbym tu jeszcze wrócić na chwilkę do rolników, tak, bo... W przypadku Polski wydarzyło się coś takiego, prawda, że polskie zakłady mięsne zostały kupione przez firmy zagraniczne, które ewidentnie były, ogromne udziały mają izby rolnicze, na przykład duńskie. Tak? Że i nasi na przykład rolnicy też mają swoje izby rolnicze i one są tak słabiutkie, że więc tę dyplomację gospodarczą, tu trzeba by zwrócić uwagę, prowadzą też organizacje, zwłaszcza jeśli chodzi o rolników, ale też biznes, prowadzą te organizacje biznesowe. Więc te izby rolnicze, na przykład francuskie, no to one analizują rynki, mówią swoim rolnikom, jakie są ryzyka. Tak? Żaden minister francuski się nie ośmieli powiedzieć rolnikom, tam, nie sprzedajcie zboża, sprzedajcie zboża. Zboże trzymajcie, nie sprzedawajcie. Tak? Więc dyplomacja gospodarcza to jest też kwestia zorganizowania się producentów. Tak? Chów nakładczy w Polsce jest, się rozwinął. Tak? To polega na tym, prawda, że żeby nie przekraczać u siebie norm, Duńczycy przysyłają nam prosięta, te prosięta tu rosną, tak, i wracają
Danii. Albo nie wracają, są eksportowane na rynki trzecie. Prawda, eksportowane na rynki trzecie. Tak? I, więc dlaczego my nie możemy, prawda, prowadzić chowu nakładczego, prawda, gdzie indziej? To kilka spraw od razu pan porusza. Tak, ale zaraz tego powiedziałem, bo to jest, wszystko się bierze z tych komentarzy, bardzo zresztą fajnych naszych widzów. Tak? Tutaj jest prawda, że małe firmy wchodzą, pisze pan, na rynek, na przykład w branży IT. Firmy po kilkadziesiąt osób biorą masę zleceń od partnerów na zachodzie, nie tylko znamy takie przypadki, no tak, znamy. Tak, oczywiście. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że my jesteśmy taką zwykłą, niezbyt dużą fundacją. Tak? Portal Wszechnica należy do Fundacji Wspomagania Wsi. I u nas przewijało się, teraz jak był COVID, to ustało, ale u nas co roku my gościliśmy na przykład dwóch młodych Francuzów, wysyłanych za pieniądze francuskie, żeby oni tu, oni sobie wybrali fundację, gdzieś tam znaleźli, tak? I oni tu przyjeżdżali po prostu, żeby pobyć w fundacji, przyjrzeć się temu, co my robimy. Jak robiliśmy, jak budowaliśmy wodociągi, to przyjeżdżali młodzi ludzie z Politechniki, tam nie jest, Grenoble, żeby zobaczyć polskie, jak w Polsce się buduje wodociągi. Oczywiście oni też odwiedzali tam firmy francuskie, które zarządzają ściekami w Gdańsku na przykład. Albo przyjechali od zarządzania, żeby popatrzeć jak to... Albo przyjechali zainteresowani rolnictwem. I co roku ta moja mała instytucja gościła dwójkę Francuzów, Hiszpanów. I czy my robimy to, że wysyłamy naszych młodych ludzi na takie staże, prawda? Znaczy, pan potwierdza to, o czym mówiłem na samym początku, mianowicie o tym, że dyplomacji ekonomicznej, czy jakbyśmy to nazywali, nie robią dyplomaci. Albo, tak. Albo dyplomaci są wcale tu nie najważniejsi. Ktoś z państwa też napisał tutaj, że promocją tych małych firm, promocją eksportową powinny się zajmować samorządy i one się zajmują tym. W strukturze samorządów są jednostki zajmujące się promocją, organizują misje gospodarcze. Inna sprawa, czy robią to dobrze, czy źle, nie mnie to oceniać. Myśmy prowadzili przez ładnych kilka lat za unijne pieniądze, chwała Bogu, program promocji Polski Wschodniej, który obejmował te województwa, które miały najmniej doświadczenia we wchodzeniu na rynki światowe. I zadaniem tego programu było takie przygotowanie samorządów do tego, żeby one mogły z kolei wspierać swoich przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, innych sektorów na rynkach trzecich. Więc to robią samorządy. Natomiast ja miałem okazję być przez 4 lata prezesem Światowej Unii Organizacji Rolniczych. Ja obserwowałem właśnie te izby gospodarcze, stowarzyszenia branżowe rolnicze, naszych członków. Tak. I to nawet nie o to chodzi, że Hiszpanie na przykład, te organizacje samorządu hiszpańskiego czy włoskiego, rolniczego, tak, ta bogate, potężne, bogate w doświadczenia wielu lat, penetrowały rynki, szukały możliwości dla swoich rolników, producentów rolnych. Ale znacznie bardziej ekspansywni byli. Były organizacje rolnicze z Malezji, z Indonezji, z Tajlandii, z niektórych krajów Magrebu. I no, Chiny już nie wspomnę, one są w zasadzie na pół państwowione, ale formalnie są organizacjami samorządu rolniczego. I one właśnie pełniły tę rolę, znowuż ten piekielny termin dyplomacja ekonomiczna, wspierania producentów i przetwórców rolnych ze swoich krajów, szukania dla nich możliwości. A jak na tym tle polska nitka? Polska nitka jest, powiedziałbym, wątła. Po pierwsze, wszystkie stowarzyszenia, których jest strasznie dużo, są może poza związkami producentów mleka i mięsa, są kiepsko wyposażone finansowo i kadrowo. I polskie mięso, czy Unia Producentów Eksporterów Mięsa, no to, czy mleczarze, to są dość silne organizacje, one istnieją w świecie. One to robią. One to robią.
my tego nie dostrzegamy, bo patrzymy na te paichy różne, te MZ-y, Instytuty Mickiewicza, ale ci ludzie to robią. Robią to oczywiście nie na taką skalę jak Indonezyjczycy czy Chińczycy, o których mówiłem, ale to robią. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Źle się dzieje, że nawet w tych silnych branżach przetwórstwa rolno-spożywczego no, nie mamy jedności. To znaczy w każdej z tych branż są 3, 4, 5 organizacji, które się nawzajem zwalczają, albo zbudowane wokół jakichś liderów rynkowych, albo po prostu są zbudowane dlatego, że 15 facetów uznało, że sobie założy własną organizację. No, tutaj jest problem, bo mało komu w Holandii pada do głowy, żeby założyć 3 organizacje producentów mleka, prawda? A u nas może być ich i 8 w tej chwili, o ile pamiętam. No. To jest jedna rzecz. Bo druga rzecz to również brak spójności działania za granicą polskich producentów rolnych. Wymieniono tutaj KOWR, który ma wspierać to. Ale raz wspiera, raz nie wspiera. No jak się trafi tam prezes i dyrektorzy, którzy są fachowcami od promocji agrofoodu, no to to robią. Jak trafiają się tam 3 aparatczycy do zarządu, prawda, to tego nie robią. No nie, no ale właśnie to ujednolicanie przekazu to jest już zadanie służby dyplomatycznej, czy szerzej służb państwowych. No, bo proszę bardzo, jest 8 firm produkujących mleko. Okej, one przyjeżdżają do jakiegoś kraju. Teraz zadaniem właśnie dyplomacji jest to, żeby usiąść z nimi przy stole i żeby je przyprowadzić na przykład stadnie do ich partnerów. Życzę, ekscelencja ambasadorze, życzę powodzenia. Sial. Są wielkie targi przemysłu spożywczego. Sial. 3 stoiska polskie. W jednej hali, w drugiej hali, w trzeciej hali. Prawda? No tak, no, ale wiesz, 3 stoiska zbiorowe polskie po kilka. Gdyby to wszystko zebrać do kupy, to Polska byłaby jednym z 5 największych wystawców. Ale nie jest. No to nie. Wyobraź sobie, wysiada jakiś radca z nimi i mówi: panowie, to wy tam do jednej hali wejście. No, nie. Co pana wchodzi? To nasze pieniądze. No, no dobrze, to jest kwestia argumentacji. Po to się kształci dyplomatę w negocjacjach, żeby wiedział, jak ich przekonać. Ale jak? Oni nic nie zrobią. To się daje się ich przekonać. No, do mnie przyjeżdżali producenci mięsa, na przykład, zresztą z marnym skutkiem, bo ich wyparli Brazylijczycy. Z rynku wieprzowiny. No, ale... Wieprzowiny? Tak. Nie, no wołowiny. Wieprzowiny. Mrożona wieprzowina z Brazylii, która jest podłej, straszliwej jakości, zalewała rynki światowe. Ale okej, okay. Natomiast przyjechały 3 organizacje. Zanim poszły na rozmowy, to ich zaprosiłem do siebie, porozmawialiśmy, wytłumaczyłem, jak wyglądają specyfika miejscowego rynku, czy próbowałem to wytłumaczyć. I poszli przynajmniej, żeby sobie nogi wzajemnie nie podstawiać. Na targach udawało się dogadać, żeby wzięli miejsce obok siebie, bo będą już nie rolniczych, tylko jakichś zupełnie innych. Dawało się przekonać polskiej firmy, że wzięli miejsce obok siebie, bo to w sumie lepiej zadziała. To jest do zrobienia i to jest państwo tego jest. No, jak idziesz w dowolnym kraju na świecie na przyjęcie narodowe Stanów Zjednoczonych, to masz wyjątkowo obrzydliwe, z najgorsze żarcie, bo oni dają hamburgery, pizzę, piwo Budweiser i swoje napoje. Nie, ja hamburgery chętnie przyjmę, Marek, no, jak zrobisz. Nie. No, ale hamburgery pod szyldem McDonalda dają. Przecież, bo te firmy, bo ambasada amerykańska nie ma prawa wydać grosza na to przyjęcie. To tak firmy jest. Wszystko tak płacą. Jest. Natomiast nienawidzące się śmiertelnie. Pepsi Cola i Coca-Cola na przyjęciach amerykańskich występują elegancko obok siebie. To są śmiertelni wrogowie i konkurenci.
Dokładnie to samo myśmy powinni robić w wielu kwestiach. To jest zadanie dyplomacji gospodarczej, nie chodzenie i opowiadanie, że Polska jest piękna, bo od tego to ja mam organizację wielkiego koncertu z muzyką Pendereckiego, na którym wywieszę banery polskich firm, i, które to powinny sponsorować, czasami sponsorują. Więc, ale to jest taka mrówcza robota sklejania różnych firm, właśnie zapobiegania kanibalizacji czy wewnętrznej konkurencji tam, gdzie ona nie musi nastąpić, bo czasami musi. Czasami są rywale na rynkach europejskich, którzy muszą z nią konkurować i będą konkurować. Ja bym chciał odnieść się do dwóch komentarzy tutaj. W kwestii żywności chyba jedną z największych porażek, pisze pan Przemysław. Czekam. Tak, że była akcja... Pełna zgoda. Tak, ale chciałbym zwrócić panu Przemysławowi Różyckiemu uwagę na to, że na przykład w tej chwili mamy problem taki, że polskie ziemniaki, jest zakaz eksportu nawet wewnątrz Unii Europejskiej. Dlaczego? No jest bakterioza, prawda? Czyli ziemniaki są zakażone. I nie przykłada się wagi do tego, żeby polscy rolnicy, Polski nawet, wydaje mi się, tu powinny wkroczyć jakieś służby fitosanitarne. Nie przykłada się wagi do tego, żeby to zwalczyć, tak? Tylko rolnicy te zakażone ziemniaki hodują, po czym zgłaszają, że mają tą bakteriozę, dostają za to dopłaty czy rekompensaty, tak? I po prostu nadal te ziemniaki zostają w Polsce, prawda? Bo nawet te zdrowe. Natomiast się przyłożyć do tego, żeby ich nie sadzić, prawda, nie zniszczyć czy coś takiego. To jest jedna sprawa. A propos tych Czech właśnie, jeżeli mogę, bo to jest właśnie, jedna. Jak to było? Bo to ciekawe. No to była normalna, zaplanowana ofensywa konkurencji na przeciwko polskim towarom spożywczym. I tutaj właśnie, tutaj by mogła odgrywać jakąś rolę ta dyplomacja zawodowa, ale nie odegrała, bo nie umiała. Jak to się odbyło? Bo... Znaczy, co to było w gazetach, że Polska to żywność... Wszędzie, to konsumenci wszędzie protestowali, wszystkie media o tym pisały. Myśmy się nieporadnie, czeskie oczywiście, myśmy się nieporadnie bronili, stowarzyszenia tam producentów coś pisały, że to nieprawda, bo to nie była prawda w sumie. Chociaż, natomiast nie było żadnej... Znaleziono jakiś hak, na który to zawieszono, tak, i potem to modele gdzieś jak to. Ale tutaj właśnie bym się spodziewał, że ta profesjonalna polska dyplomacja, to państwo, tak, wesprze tych atakowanych, po chamsku powiem szczerze, polskich producentów. Ale nasze myślenie o dyplomacji, pozwól, że ci wejdę w słowo, między innymi tam polega na tym, że no to tak, to wyjdzie ambasador, udzieli wywiadu, że Polska jest dobre. No to jest takie myślenie. Nie róbmy z twoich kolegów tępaków takich ostatnich. Nie, to nie są moi koledzy. Nie słuchać o tym. Nie, ja mówię o dyplomatolizmie, który był uprawiany przez wiele lat, niestety. Ja chciałem pobronić w tym momencie, jak już po tych Czechach ich pogrążyłem, polską administrację państwową, ponieważ ja od dłuższego czasu obserwuję wysiłki Ministerstwa Rolnictwa przynajmniej, mające na celu wprowadzenie na rynek, gigantyczny rynek chiński, polskiej wołowiny. I zdaje się, trzymam kciuki za ministra Siekierskiego, zdaje się, że uda się wpakować na rynek chiński, jest 5 zakładów wytypowanych, uda się wpakować polską wołowinę mrożoną. Trwało to nie powiem ile lat, ale jeżeli jestem czyjaś zasługa, to przede wszystkim tej właśnie maszyny państwowej Polski. No, tak, żebyśmy na nią wszystkiego zgodnie nie zbawili. Nie, tylko jeżeli kogoś nie wyrzucą albo nie zmienią. No właśnie. A tutaj jeszcze jedno padło ważne stwierdzenie, trochę oczywiście polityczne, pana Tomasza Wesołowskiego. Jak można mówić o dyplomacji gospodarczej w sytuacji, gdy państwo atakuje swoje własne podmioty? Wystarczy tylko zmiana władzy, przykład Orlenu. Otóż sprawa Orlenu to jest duża sprawa. Znaczy, powiedzmy panu Wesołowskiemu wprost, prawda, że rynek ocenił tę zmianę inaczej. Tak, a poza tym państwo nie atakuje własnych podmiotów,
Tylko państwo próbuje w tym wypadku skorygować pewne błędy. Wcześniej pani Irena Bilińska pytała, co sądzimy o sprzedaży Lotosu i tak dalej. Więc ja myślę, że kwestia Orlenu jest kwestią dużo bardziej polityczną niż gospodarczą. Poza tym no, państwo nie atakuje własnych podmiotów, tylko państwo próbuje zrobić minimum porządku. Proponowałeś, żebyśmy rozmawiali o CPK, to jest kolejny taki przykład, gdzie można powiedzieć, że atakuje własne podmioty, że jest wokół tego dyskusja, no ale myślę, że to nie jest dobry przykład. Ja nie mówiąc o tym, że mówię Orlenowi dyplomacja gospodarcza nie jest do niczego potrzebna, bo jest tak duży, że sobie sam radzi. Sam uprawia skutecznie dyplomację gospodarczą i to którąś kadencję Litwa, Niemcy, Czechy. Arabia Saudyjska, Katar, uprawia różnie tą dyplomację, Złe doświadczenia akurat z Orlenu po zupełnie poprzedniej kadencji. Mam złe doświadczenia z Łotwy w tej kwestii, no ale w każdym razie Orlen prowadził i prowadzi własną politykę. I daj Bóg będzie prowadzić dalej. I wielkie firmy to robią. Ja zupełnie z innej beczki, ale właśnie dotyczy to bardzo podobnej polityki wielkich korporacji. Ja pamiętam kiedyś, w czasach jeszcze moich ministerialnych, byłem z wizytą w Egipcie i egipski minister, to było lat temu, sporo, zaraz okaże się dlaczego, mówię, że sporo lat temu, egipski minister spraw zagranicznych mi mówi, no teraz w Polsce, bo jeszcze wtedy połowa taksówek w Kairze to były Polonezy, czyli było to dosyć dawno, i mówi, no teraz produkujecie takie świetne samochody Lanos i my byśmy chętnie od was kupowali. Ja wróciłem z tego Egiptu, zaprosiłem ówczesnego wiceprezesa FSO, no i mówię, no jest taka sprawa, no to ten wiceprezes FSO się ucieszył. Po czym po kilku dniach otrzymuję telefon od niego i informację, że polityka korporacyjna właścicieli DEU jest taka, że do Egiptu będą sprzedawali samochody zbudowanego dopiero zakładu w Uzbekistanie. Koniec. Więc wielka korporacja prowadzi... Nie, to znaczy, że jakieś zostały błędy popełnione przy podpisywaniu umowy o lokalizacji fabryki w Polsce. No, zgadza się, że nie miała pewnej swobody decyzyjnej, ale tak to wyglądało. Zresztą no, dzięki temu DEU w końcu upadło dosyć szybko, no ale tak wygląda polityka korporacyjna również w wykonaniu Orlenu, który jest mniejszy niż DEU. Mamy tutaj pana i pan zna dobrze Chiny. Jak Chiny prowadzą swoją dyplomację gospodarczą? I może czy ten pasz i szlak to jest taki dobry dla nas, czy nie? Ale jak Chiny to robią? Taki wielki kraj. Otóż znowuż to jest wielki kraj i musiał strasznie długo mówić, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Otóż w ciągu ostatniego dwóch lat mamy do czynienia z czymś, co chińskie władze nazywają chińską modernizacją. Jednym z elementów tej chińskiej modernizacji jest odwrócenie wektorów ekspansji gospodarczej, politycznej oczywiście Chin. A więc odwrócenie tych wektorów w stronę globalnego południa. I wszystkie instrumenty, którymi dysponują Chiny, a to nie jest tylko pas i szlak, o którym my wiemy w Europie, bo przechodzi przez Polskę, prawda? Ale to jest kilka gigantycznych chińskich inicjatyw, takich jak globalna inicjatywa rozwojowa, globalna inicjatywa cywilizacyjna, globalna inicjatywa strategiczna. To są projekty, które mają pomóc krajom globalnego południa, jakby na przykład globalna inicjatywa rozwojowa w osiągnięciu agendy 2030, czego te kraje same w żaden sposób nie zrobią. Dlatego do tej globalnej inicjatywy rozwojowej przystąpiły 53 kraje afrykańskie.
Mówię, my się mało interesujemy tymi globalnymi inicjatywami chińskimi, ponieważ one nie są skierowane do Europy poza pasem i szlakiem częściowo. Ale są konkurencyjne wobec Europy w dużej części. To nie powiedziałbym, bo Europa nie jest w stanie, próbują Europejczycy stworzyć, teraz właśnie próbują w tym zeszłym roku stworzyć pewne alternatywne programy skierowane dla trzeciego świata, ale idzie to wyjątkowo rachitycznie, muszę powiedzieć, nawet jak na Unię Europejską. Otóż te programy, my mówimy wtedy o asertywności Chin międzynarodowej, ale to jest takie niedopowiedzenie, bo my coraz wyraźniej widzimy, że Chiny Xi Jinpinga w tej drugiej połowie jego, jak sądzę, rządów, budują własny makroświat. Budują własny makroświat składający się właśnie z krajów globalnego południa, z którym to południe Chiny się historycznie identyfikują. I znowuż, cała promocja gospodarcza Chin jest skierowana przede wszystkim na to globalne południe, dlatego my tutaj w Europie, w Unii Europejskiej mamy do czynienia z takimi resztkami tej ekspansji wizerunkowej Chińskiej Republiki Ludowej. Znaczy nie jesteśmy głównym targetem dla nich. Jeszcze kraje tej starej Unii tak, ale kraje Europy Środkowo-Wschodniej coraz mniej. Znowuż bardzo skracając to wszystko, w 2012 roku myśmy mieli w Warszawie uroczystość podpisania platformy 16+1, czyli 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej plus Chiny. Premier Wędziabało, premier Tusk to w Warszawie podpisywali. Ta platforma później się najpierw zwiększyła, później odeszły z niej kraje bałtyckie, więc pewnie ona jest teraz platformą 14+1. Jest bardzo krytykowana, że w zasadzie nie przyniosła żadnych takich konkretnych efektów. Myśmy liczyli na jakiś potężny napływ chińskich inwestycji w Polsce, generalnie w regionie. Nic takiego nie nastąpiło. Chińczycy, z wyjątkiem Węgier. Z wyjątkiem Węgier, ale to w ostatnim okresie. Zaraz do nich wrócimy na chwilę. Tak, oczywiście. Chińczycy z kolei liczyli, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą czymś rodzaju, no może to za daleko powiedziane, konia trojańskiego, ale ośrodka... Będą rozsadzać Unię Europejską, solidarność Unii Europejskiej. Będą nie tyle rozsadzać, ale będą jakby reprezentowały chińskie spojrzenie w Unii Europejskiej. Szczególnie liczono na Polskę jako największy kraj, stanowimy 40% tego potencjału tej szesnastki wschodnioeuropejskiej. I że Polska będzie jakby liderem regionu. Żadnym liderem regionu byśmy się nie stali, nikt nas za takiego nie uważał i nie sądzę, żeby... Poza nami samymi. Poza naszymi nami samymi, tak, 1670. A więc Chińczycy się w nas również rozczarowali, a myśmy się rozczarowali, ponieważ te chińskie inwestycje do Polski nie napłynęły, ponieważ generalnie, z wyjątkiem jednej dziedziny gospodarki, to od roku Chińczycy nie inwestują w greenfieldy, czyli w inwestycje budowane od zera w Europie. Nie inwestują, po prostu kupują, inwestują w przejęcia wielkich, małych. No to już mówiliśmy 100 razy, że tych wielkich, małych w Polsce nie mamy. Albo przejęli. Albo wielkich technologii. Tych wielkich technologii też za wiele nie ma. Chyba ale to są poważne ograniczenia polityczne w tej chwili, w przejęciach. One akurat nas nie wolą, bo tam ci nikt nie pcha do nas do przejmowania tego naszego bogactwa. Otóż chyba największa transakcja chińska to są zakłady w Mławie, które opracowały rzeczywiście nowatorską technologię utylizacji śmieci, odpadów. I to jest największa chińska inwestycja w Polsce, Nowago. Ładnych parę lat już ma. A ogólny udział Chin w tym polskim torcie inwestycyjnym, on jest dość duży, ten polski tort, bo jesteśmy w czołówce od 100 lat kierunków inwestycyjnych w Europie. Ten ogólny udział chińskich inwestycji w Polsce wynosi w okolicach 1%. No okej, okay, no ale bądźmy... Ale jeszcze jedna rzecz na koniec. Szczerzy, że... No jeszcze jedna rzecz, Marku, na koniec. Otóż my mamy tendencję do przeceniania umiejętności chińskich w dziedzinie soft power. Nie, one są marne. One są bardzo marne. Ale my je uważamy za jakieś wyjątkowo jakieś udane. Nie. One są rzeczywiście sprawni, są pod tym względem bardzo sprawni, no właśnie w krajach globalnego południa.
No, niewątpliwie scena, którą mam w oczach z początków pandemii, kiedy Unia Europejska odmówiła Serbii dostaw szczepionki. Kiedy pojawił się na lotnisku w Belgradzie samolot z chińskimi szczepionkami, prezydent Serbii calował chiński sztandar. No to co jest warte PR, no, setki tysięcy w PR-ze. Ale generalnie Chińczycy są nieporadni, jeżeli chodzi o ten soft power. Co wynika, podejrzewam, z tego faktu, że nie są krajem demokratycznym. No, chiński autor, chiński dyplomata występujący gdzieś na Zachodzie, woli, on wie, że ma inne audytorium niż na zebraniu partyjnym KPH w Pekinie, ale woli się trzymać tego samego języka i tego samego schematu, jaki uprawia na zebraniu KPH w Pekinie, ponieważ jeżeli zacznie silić się na oryginalność, nie daj Boże komuś podpadnie. Chociaż też muszę uczciwie powiedzieć, ostatnio miałem do czynienia z paroma naprawdę wybitnymi chińskimi propagandystami, znaczy ludźmi, którzy spełniają w Chińskiej Republice Ludowej jakby funkcję Mieczysława Rakowskiego w Polsce Ludowej, jak ktoś pamięta, uwaga, uwaga, czyli jeżdżą po świecie i pokazują taką twarz cywilizowaną, twarz chińskiego reżimu. I to jest, ja ostatnio gościłem u nas w Instytucie, a nie powiedzieliście, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, gościłem takiego bardzo wybitnego chińskiego, no, publicystę w zasadzie, chociaż profesora, który jest członkiem klubu Waldajskiego u Putina, ale jednocześnie był w ciągu ostatnich 3 lat na 120 konferencjach w Stanach Zjednoczonych, prawda? I tacy ludzie tam są oczywiście. Ale generalnie ci wyrobnicy soft poweru chińskiego są w Europie słabi. No. Znaczy, ja bym powiedział tak, chiński soft power był i jest bardzo słaby, zresztą to widać również na globalnym południu, gdzie skuteczniejszy jest indyjski przekaz niż chiński. Jest. Opowieść indyjska jest kupowana chętniej. Chiny niestety, czy na szczęście, działalność inwestycyjną prowadzą jednak pod parasolem politycznym. No, Pas i Szlak to jest projekt polityczny z elementami gospodarki. Znaczy to jest po pierwsze projekt logistyczny, po drugie jest to projekt oczywiście polityczny, a po trzecie jest to projekt gospodarczy w tym sensie, że ma na celu ułatwienie promocji chińskich produktów. No i ekspansji politycznej Chin również, bo ale jak popatrzymy nie na tę europejską końcówkę, chociaż też, ale na cały przebieg Pasa i Szlaku, no to to jest właśnie próba budowania takich faktorii pewnej ekspansji politycznej. A z kolei w wypadku chińskich nadziei związanych z Polską, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że chińskie nadzieje zderzyły się z przeciwdziałaniem naszego kluczowego sojusznika, który sobie nie życzył nadmiernej obecności chińskiej i myślę, że to był czynnik również bardzo istotny, no tak jak był czynnikiem kluczowym w wypadku wyjścia krajów bałtyckich z tego projektu 17+1. No Amerykanie twierdzili, że kraje bałtyckie nie konsultowały tego z nimi. Oczywiście, no jak pamiętajmy znaną formułę Bismarcka, który twierdził słusznie, że należy wierzyć tylko w wiadomości zdementowane. Ale jedna rzecz, bo panowie na początku wspomnieli o centralnym porcie komunikacyjnym. Zaraz, jedną chwileczkę. Tak. Jeszcze by zaczął pan mówić, przepraszam, chciałbym jeszcze wrócić do tych Chin. Mhm, ale no, właśnie idę do Chin. Dobra. Tak, ja idę, bo jeszcze chciałem o tym globalnym południu i tych zaczęliśmy mówić o CPK. No bo CPK też miały być pierwotnie, być końcówką chińskiej, czy z faktorią chińskiego Pasa i Szlaku. No nie, zupełnie, spokojnie. No, bo tak już wszystko, tak, z tym imperializmem chińskim troszkę się nie rozpędzają. Trochę tak myślano. Otóż, myśmy przeżywali różne takie zygzaki naszego stosunku do Chin.
Pierwszy zygzak, wspomniałem, 2012 rok, ten wybuch wielkich nadziei, że tu Chińczycy fabrykę za fabryką nam będą budować, pieniądze popłyną. Autostrady 40, zbudują. Autostrady będą budować. Mówię, co jeszcze robili, czego nigdzie na świecie nie robią. 42 miasta podpisały umowy partnerskie z Chinami, prawda? Miasta i województwa. Gigantyczny ruch biznesowy w tej IWFT, czy tam turystyczno-biznesowy w tej IWFT. Turystyczny, nie biznesowy, no, mleko, bo handel mleko, cały czas jest żaden. Wjechało, mleko polskie wjechało do Chin, ma mocną pozycję w Chinach, parę innych, ale jakbyśmy nie patrzyli na te sukcesy eksportowe, mleko, kosmetyki, Bóg wie co jeszcze. Jak spojrzymy na koniec roku na statystyki, 30% mieć. Następny rok 32% mieć. Następny rok 28% miedź. Ceny miedzi na rynkach światowych rosną, polski eksport Chin rośnie. Ceny miedzi na rynkach światowych spadają, chiński eksport, polski eksport do Chin spada. Jakoś nie potrafimy tej ekspansji eksportowej do Chin. To nie jest proste, ale to jakby nie o tym chciałem powiedzieć. Otóż pierwszy etap to był ten pierwszy zygzak, to była ta euforia w 2012 roku. Drugi etap tej euforii polskiej. To był koniec 2015, 16-17 rok. Powrócił prezydent Andrzej Duda, jego koncepcja wyrównywania stosunków, że tu oczywiście nie Stany Zjednoczone, tu Niemcy, ale tu może jednak Chiny, a nawet wtedy wyekspediowano nawet delegację do Putina na jego forum ekonomiczne w Petersburgu. Tam w obozie prezydenckim szczególnie uważano, że Chiny stanowią szansę wyrównania stosunków z Zachodem. I wtedy właśnie nastąpiła praktycznie na samym początku kadencji Andrzeja Dudy. Powiem uczciwie, udana, bo widziałem na własne oczy, udana wizyta Andrzeja Dudy w Chinach, Pekinie i Szanghaju. Potem bardzo szybko, bo po 7 miesiącach rewizyta prezydenta Xi Jinpinga w Polsce. Potem wizyta ówczesnej naszej pani premier na szczycie jedwabnego właśnie tego szlaku, pasa i szlaku w Pekinie. I szykując te wszystkie wizyty, my się głęboko zastanawialiśmy, co takiego możemy pokazać w Pekinie, żeby to wszystko miało, było nie tylko red tape, prawda, żeby nie było to wszystko takie czysto protokolarne i ale żeby coś z tego wynikało gospodarczego dla obydwu stron. I wynaleźliśmy dwa istniejące projekty. Jednym z nich był projekt opracowany jeszcze przez ministra Grabarczyka, platformianego ministra infrastruktury. Projekt, który się nazywał CPL, Centralny Port Lotniczy. I ten port, projekt CPL-u został w ciągu czterech nocy dopasowany do warunków potencjalnej współpracy z Chinami. Prezydent Duda go przedstawił w czasie spotkania w cztery oczy z Xi Jinpingiem. Ten projekt był na tyle cywilizacyjnie nośny i na tyle duży, że zainteresował stronę chińską, komitet chiński i główny organ gospodarczy, czyli Chińską Komisję Reform i Rozwoju. Wkrótce, po paru miesiącach, przyjechała już do Warszawy delegacja chińska z ówczesnym numerem 3 w biurze politycznym, złożona z tych, co finansują budowę lotnisk, z tych, co budują lotniska, z tych, co eksploatują lotniska. I no, zaczęły się już bardziej poważne rozmowy merytoryczne. Ale no, z tego CPL-u w chińskim wydaniu nic nie wyszło z dwóch powodów. Pierwszy powód to była, mam nadzieję, że nikt nie słucha, niebywała tempota strony chińskiej. Ponieważ Chińczycy się uparli, mając prawie że w ręku to przedsięwzięcie, że będą chińskie pieniądze, ale nie będzie przetargów. To znaczy, że unijny Koran, Talmud, Pismo Święte, czyli prawo o zamówieniach publicznych, nie będzie działało w wypadku tego projektu. Niewykonalne. Wykonalne, bo okazało się, że właśnie Węgry, właśnie Viktor Orban 10 lat później to zrobił. Po to, żeby nie bez trudu w tej chwili budować tą super szybką kolej Budapeszt-Belgrad. Jak ja wspominałem, miałem przyjemność już ją przejechać na odcinku z Belgradu
do granicy węgierskiej, do Nowego Sadu, prawie do granicy węgierskiej, do Nowego Sadu. Myśmy powiedzieli, nie, nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie ominiemy. Nie ominiemy przepisów o zamówieniach publicznych. A drugi element zakończył ten cały etap euforyczny. To było pojawienie się nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak słusznie zauważyłeś, Donalda Trumpa. I ten nasz krótki romans Duda, Xi Jinping, Polska, Chiny, no na pewien czas się zatrzymał. Nie, nie, no na to... Jak Amerykanie powiedzieli, nie, 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 dajcie sobie spokój z tym, tak? Wy sobie w ogóle dajcie spokój z tym, a z tym projektem w szczególności... Ale nie wiem, czy oni do tego projektu się odnosili, ale wy sobie dajcie... Do tego projektu się Amerykanie odnosili. Jest po pandemii, my Stany Zjednoczone przyspieszamy naszą konfrontację z Chinami, bo musimy ją rozstrzygnąć, póki mamy niewątpliwą przewagę na morzach i oceanach. Musimy ją rozstrzygnąć, póki jeszcze mamy przewagę gospodarczą. I być może nie przegrywamy jeszcze ze szczętem w technologiach. Prawda? W związku z tym Amerykanie przyspieszyli tą zabawę w wypychanie Chin. No. Ja przygłaszam to pytanie, jeśli można. To. Czy to, co się dzieje w Chinach w tej chwili, to gospodarczo, to jest, tak jak ludzie mówią, i tu nawet w naszych komentarzach się pojawia, że to jest zawalenie się. Jak pan to ocenia w ogóle ten spowolnienie, czy to jest jedno moje pytanie. I drugie jest takie, czy w ogóle w warunkach takich politycznych, czy w ogóle innowacyjna gospodarka może się rozwijać? Bo, no jak widać, świetnie się rozwija, właśnie innowacyjna. No, ja myślę, że się średnio rozwija. No, jest masę opinii. Chińczycy są mistrzami propagandy o tym, jak się rozwijają, a wygląda na to, że rozwijają się gorzej niż opowiadają o tym. Ale tu jesteśmy odmiennego zdania i się o tym wielokrotnie, nie, 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 nie wielokrotnie tym spieraliśmy. Ale powiedzmy sobie tak, że opowiadanie o załamaniu gospodarczym Chin no jest zdecydowanie przesadne. Raczej spowolnieniu niż załamaniu. Znaczy było przyspieszenie postpandemiczne wyjątkowe. I Chiny wyszły z pandemii o wiele szybciej niż Stany Zjednoczone. Z tego załamania gospodarczego po pandemii. Niewątpliwie Chiny nie potrafiły sobie poradzić z bańką budowlaną, tą deweloperską. Ja pamiętam jedno z miast w Mongolii wewnętrznej, w którym byłem, przepraszam, nie pamiętam skleroza nazwy, tam odbywały się później za chwilę konkursy Mistrz Świata. I wyjrzałem wieczorem z okna hotelu i zobaczyłem, że miasto jest ciemne prawie całe. Ponieważ zbudowano gigantyczne, luksusowe dzielnice mieszkaniowe, w których nikt nie mieszka. I to rozdęcie... Ale co się takiego stało? Bańku, po prostu nie było pieniędzy, żeby je kupić. No, rozdęta znaczy, bańka ludzie nie mieli pieniędzy. Xi Jinping słusznie mówił po swojemu, jak to tak sentencjonalnie mówił na zjeździe KPH, mieszkania są do mieszkania, a nie do spekulacji. Więc ten segment, tam jest problem. Tam jest problem oczywiście z giełdą w Hongkongu, ale daj nam Boże z polską giełdą takie problemy, jak mają w Hongkongu. Natomiast tak zwana realna gospodarka w Chinach no ma się całkiem dobrze. Oczywiście nie jest to takie przyspieszenie jak te 10 lat po Deng Xiaopingu, bo to już takiego tempa nikt nie osiągnie. Ale wygląda to przyzwoicie. Jeszcze jedna sprawa, tutaj pan pisze o demokracji w Chinach. To było złudzenie wielu badaczy, wielu polityków, szczególnie tych wyznających linię Henry Kissingera, prawda, że wraz z rozwojem gospodarki chińskiej, wraz z rozwojem poziomu życia w Chinach, będzie następowała jakaś konwergencja ustrojowa. No, ale to samo złudzenie było wobec Rosji, tak że jest. Będziemy handlować, tak i oni się ucywilizują i tak dalej. Zmienią ustrój stopniowo, zbliżą się nasze ustroje. No nie, nie będzie tego. To jest inne społeczeństwo. Pieśń wolności nie jest pieśnią Chin. I tak szczerze mówiąc, nasze pojęcie swobód demokratycznych i praw człowieka jest kiepsko zrozumiałe dla Chińczyka wychowanego w 3000 lat tradycji konfucjańskiej. No tak, no są społeczne. Zresztą
Prawdę mówiąc, wszyscy Europejczycy, którzy pomieszkają parę lat w Japonii, też powiedzmy wyrażają wątpliwości wobec japońskiej demokracji. Mimo że niewątpliwie jest to kraj demokratyczny, co do tego nie ma cienia wątpliwości. Po prostu są to społeczeństwa o zupełnie innej strukturze, innej tradycji i nasz model demokratyczny tam się nie bardzo sprzedaje. Znaczy, wiesz, Chińczycy lansują teraz tę teorię w ramach tej modernizacji Chin, że towarzyszy jej dewesternizacja. Mm. Że po raz pierwszy od powstania kapitalizmu, od 150 lat, Chiny udowadniają, że można rozwijać się inaczej niż cywilizacje europejskie, ale się modernizować, ale się rozwijać. No, tylko ta, dewesternizacja jest jednym z głównych czynników, które sprawiają, że w Chinach następuje rzeczywiście spowolnienie. Ja myślę, że nie. Jeżeli pozwolę dokończyć myśl. Otóż ja mam wrażenie, że Chiny próbują w tej chwili dokonać przewrotu kopernikańskiego, ponieważ do tej pory Chiny funkcjonowały dzięki niebywale rozkręconemu eksportowi i Chiny próbują się przestawić na podwyższanie PKB w oparciu o konsumpcję i rynek wewnętrzny. Tak. Czy im się to uda? Wątpię. Ale niewątpliwie w tej chwili gospodarka chińska może nie upada, jak tutaj ktoś z Państwa powiedział, ale jest na ostrym zakręcie i zobaczymy, czy nie wpadnie w tym zakręcie w poślizg. Ja zakładam, że może wpaść w poślizg, ponieważ skumulowało się kilka czynników, które będą niewątpliwie Chiny osłabiały. Jeden z tych czynników to jest postpandemiczna obawa przed nadmiernym uzależnieniem od rynku chińskiego i od dostaw chińskich. A drugim to jest czynnik polityczny generowany przez Amerykanów, ale nie tylko. No ja przypomnę, że na ostatnich trzech szczytach NATO po raz pierwszy pojawiły się Chiny jako, co prawda, jako wyzwanie, a nie jako przeciwnik, ale to oznacza, że tak zwany kolektywny Zachód zaczyna się przyglądać Chinom coraz bardziej z obawą, a nie z nadzieją. I wciąż jeszcze Zachód dominuje w światowej gospodarce mimo wszystko, a to oznacza problem natury takiej dość fundamentalnej dla Chin. Trochę tak jak z tym CPK, które rzeczywiście, czy CPL-em, które rzeczywiście głównym czynnikiem była, tak powiem, zmiana kluczowego partnera, z partnera chińskiego na partnera amerykańskiego, umówmy się. Gdzie? W wypadku tego portu lotniczego, oczywiście. Gdzie tam masz amerykańskiego partnera? Masz. Więc... Słuchajcie, jeżeli to, można... Amerykanie są jeszcze sprytniejsi, ponieważ oni są partnerem, który inwestuje słownie, a nie finansowo, jak Chiny. Więc w tym sensie. Żeby zamknąć ten wątek chiński, od którego zaczęliśmy króciutko tylko... Czyli chińska gospodarka, która jest komunistyczna, która jest jakby konfucjańska u źródeł, czy ona jest sprawna technologicznie? Otóż ja prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Renmin w Pekinie i kiedy zwiedzałem ten kampus, chodziłem po tym kampusie uniwersyteckim, zobaczyłem, że obok tego dość starych budynków z lat 40. czy 50. na środku stoi wspaniały nowoczesny wieżowiec, stanowiący część tego uniwersytetu. Ja spytałem, co to jest. Ano, okazało się, że w środku mieszczą się firmy, rozmaite firmy komercyjne, które są własnością uniwersytetu i które zajmują się high-techiem. W holu zobaczyłem wielką taką marmurową tablicę, a do niej przykręcane mosiężne tabliczki ze hieroglifami i datami. Daty to mniej więcej co 3 dni. Ja pytałem, co to jest. A no to są wdrożenia opracowane przez te firmy tutaj, które są na tych 12 piętrach.
A mówię, ale są co trzy dni. No co trzy dni, są jakieś wdrożenia. A jak wy to finansujecie? No jak to finansujemy? Popatrzyli na mnie panowie profesorowie. No jak opracują wdrożenie, to je sprzedają. Jak nie, a jak nie sprzedadzą, no to nie dostają pieniędzy. Więc i tego rodzaju mechanizmy spowodowały, że w tej chwili Chiny wydają najwięcej na świecie na R&D. Więcej od Europy. Od trzech lat więcej od Europy. Na R&D. I to jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Druga rzecz. Rzeczywiście po pandemii świat się zaczął niepokoić, że linie sourcingu są za długie, prawda? Że wystarczyła pandemia w Chinach i nagle cały przemysł farmaceutyczny w Europie stanął, łącznie z tym, że w Polsce aspiryny nie mogliśmy zrobić. Aspiryny akurat chyba my robimy. Ale mamy części, te składniki z Chin. Nagle zaczęliśmy się bardzo niepokoić, szczególnie koledzy za oceanem w Ameryce, zaczęli się bardzo niepokoić, że ta globalizacja poszła za daleko i że te linie się zbytnio wydłużyły i Amerykanie wymyślili politykę decouplingu. Polityka decouplingu, najkrócej mówiąc, polegała na tym, na rozdzieleniu gospodarek zachodnich i gospodarki chińskiej, na zmniejszeniu uzależnienia gospodarek zachodnich od sourcingu, od dostaw z Chin. Nikt już dzisiaj, zresztą było to widać na szczycie Pekin, Unia Europejska sprzed dwóch tygodni, nikt w decoupling poza Amerykanami w tej chwili nie wierzy. Ten decoupling się zakończył totalnym fiaskiem, stąd Decoupling nie zakończył się totalnym fiaskiem. Decoupling został rozmiękczony w wersję de-risking, czyli obniżenie ryzyka. Że Europa, widząc co się dzieje z tym amerykańskim decouplingiem, pani von der Leyen wymyśliła de-risking. To opowiedz dalej. No nie, no to jest... Rozmiękczoną wersję decouplingu. No to jest właściwie to samo, tylko właśnie w wersji bardziej miękkiej. Ale zwracam uwagę, że w Niemczech ograniczono bardzo ubezpieczenie transakcji inwestycyjnych w Chinach, że finansowanie inwestycji w Chinach w systemie bankowym Europy Zachodniej jest też już coraz bardziej utrudnione i że zarówno Indie, jak i Turcja w tej chwili próbują się na tej polityce de-riskingu wypromować jako alternatywne rynki. Rzeczywiście na razie w farmaceutykach o 10% to uzależnienie się obniżyło. Akurat aspiryna jest najprostszą rzeczą, najgorszą rzeczą jest to, że cały świat jest uzależniony kompletnie od chińskich komponentów do antybiotyków. Tak jest. I to jest problem, bo właściwie Chińczycy nie muszą nam wypowiedzieć wojny, wystarczy, że nam nie przyślą lekarstw. My sobie będziemy wymierać. Prawie. To brzmi ponuro, ale jest to wykonalne. Chińczycy niestety popełnili błąd, ponieważ dwu czy trzykrotnie sięgali po to narzędzie ograniczenia dostaw polityczne. Bo były takie działania ze strony Chin. I Chińczycy uważali, podobnie jak Rosjanie, strasząc odcięciem od gazu i ropy, Chińczycy uważali, że to nas przydusi, a tymczasem właśnie raczej to zmobilizowało Zachód do. Jeżeli pozwolicie panowie jeszcze jedno zdanie o pasień szlaku, czyli o nowym jedwabnym szlaku. Jest to chiński projekt narodowy, jest to pierwszy projekt, z którym wystąpił, takim globalnym wystąpił Xi Jinping. I on ma rzeczywiście te trzy strony, o których mówiliśmy. Jest to przede wszystkim projekt budowania infrastruktury. Przez pierwsze lata infrastruktury tej liniowej, czyli koleje, autostrady, porty później. Teraz w zasadzie już zupełnie co innego, bo to, co miało być zbudowane, te koleje i autostrady zostały zbudowane. I pas i szlak jest skoncentrowany na połączeniach internetowych, na sztucznej inteligencji, na zupełnie innych sprawach, na zielonej energii. I budowie faktorii.
Sri Lanka, Malediwy, Djibouti. Mówisz o pułapce długu? Nie. Mówię o przejęciu Habantoty choćby właśnie na Sri Lance. W zeszłym roku zostało podpisane porozumienie między rządem Sri Lanki, nie chcę Państwa zanudzić, Sri Lanki a Chinami o renegocjujące zadłużenie, gigantyczne zadłużenie Sri Lanki, które spowodowało, że Chińczycy przejęli port administrację Habantoty. Port. Tyle, że uwaga, uwaga, już abstrahując od tego porozumienia, które w końcu osiągnięto, korzystnego dla rządu Sri Lanki, bo Chińczykom nie zależy na reputacji mordercy. No właśnie się dorobili na Ceylonie tej reputacji. Gdyby Chińczycy nie zbudowali tego portu na Ceylonie, czyli w Sri Lance, tego portu by po prostu nie było. Po prostu Sri Lanka nie miałaby portu. Ale nie o Sri Lance. Tam dwa porty były. Jeszcze ważniejsze jest Djibouti w tej całej geografii. Niesłychanie ważny jest Pireus, którego Grecy próbują się w tej chwili wyplątać na razie z umiarkowanym skutkiem. Więc... No i twoja Klaipeda. No i Klaipeda i inwestycje w Rotterdamie, to nieszczęsne nadbrzeże. Uważam, że elementem politycznym pasa i szlaku jest polityka faktorii. To są faktorie chińskie. Mniej bardziej udane. Nie wiem, czy można mówić o faktoriach. To są chińskie inwestycje. To są chińskie inwestycje. Nie używasz terminu faktoria, mówiąc o amerykańskich inwestycjach, prawda? No zależy. No, dobrze. Amerykanie stworzyli też baz, a nie faktorii. Chińczycy trochę inaczej niż Amerykanie to robią. Amerykanie nie inwestują tak jak Chiny w wykupienie portu handlowego. Jeżeli można z tym pasem i szlakiem do Polski jednak. Otóż jest ten projekt pasa i szlaku, jest jego lądowa część, czyli Asia Europe Express, którego pociągi wyjeżdżają głównie teraz z Chengdu, bo tam była jakaś potężna przez lata chińsko-chińska rywalizacja, ale jest to głównie Syczuan, Chengdu. One jadą przez Polskę. 80% tego transportu lądowego jedzie przez Polskę. No, przede wszystkim przez Rosję. Przez Polskę, nas interesuje Polska, kończy w Duisburgu, kończy w Niemczech. To znaczy, właśnie wiesz, po drodze jest Rosja, tworzy pewien problem. Ale ja myślałem o innym problemie, naszym polskim, nie rosyjskim i chińskim. Otóż, jak podliczyliśmy, Polska jest beneficjentem, jeżeli chodzi o korzyści, które przynosi ten europejski odcinek, czyli polsko de facto niemiecki odcinek pasa i szlaku, kolejowego pasa i szlaku. No, zgadnijcie panowie, w jakim procencie Polska jest beneficjentem tego, co przechodzi przez Polskę i przepuszcza 80% towarów? W jakim procencie? No, jest 100% przychodu z opłat celnych, z handlingowych. No ile? 5? 5. Dobra, to w takim razie od razu pytanie. Od razu mam. Przejdźmy do CPK i porozmawiajmy o rozwoju. Cała jest w tej chwili kampania rozwinięta, że projekt o znaczeniu. Panie Krzysztofie, można wodę? Dobra. O znaczeniu dla Polski rozwojowym tego portu i tak dalej. Czy rzeczywiście CPK ma tak ogromne znaczenie dla rozwoju Polski? Bo ja rozumiem, że CPK, znaczy, czy port lotniczy jest potrzebny, natomiast mam wątpliwości, czy to musi być taki rozmach i rzeczywiście to jest tak kluczowe, jeśli chodzi o na przykład o wyjście Polski z tego półperyferii. Pan Waldemar Wolny bardzo słusznie pisze tutaj, że CPK było rozważane długo zanim Chiny tam coś znaczyły. CPL to był jeszcze. To był CPL, nie CPK. Pierwszy projekt, ja pamiętam, to było jeszcze Zagierka rozważano. Być może ja pamiętam Zaleszka Millera, prawda? Ja pamiętam Zagierka, bo ja brałem udział w takim wielkim projekcie PR7, który dotyczył budowy wielkiej drogi wodnej na Wiśle. Przecież to Wisła miała być w ogóle ileś zapływ i wyprodukowano taką specjalną barkę, która miała wozić towary, się nazywało BM500.
i nawet parę egzemplarzy tych, no, prawda? I w ogóle to jakieś były marzenia i dlatego mi się tak wszystkie te światełka zapalają, jak teraz widzę o tym, czytam o tym centralnym porcie komunikacyjnym. Natomiast nie podważam tego, że lotnisko obok Okęcia jest niewątpliwie potrzebne w tym. No ale czy rzeczywiście jest to taki projekt rozwojowy dla Polski? No bo ja tak na to patrzę, no to tak. Ludzie będą, obsługiwany będzie ruch dla Polski, dobrze, to ileś tam będzie milionów, część ludzi zabierze się z Okęcia, dobra, ktoś tam będzie latał, prawda, nie wiadomo. Ale przecież jeżeli chodzi o te przesiadki ludzi, o ten port przesiadkowy, o którym mówię, no to jaki to będzie miało wpływ na rozwój? Trzeba będzie obsługiwać przeładunek bagaży, przeładunek ludzi. I co? To jest tak jak turystyka. No nie tworzy żadnej nowej wartości dodanej, moim zdaniem. Nie, no hub lotniczy tworzy, tylko nie ma szansy na hub w tej chwili. Ale słuchaj, ale to samo jeśli chodzi o cargo, to po pierwsze nie wierzę w to, że te porty lotnicze europejskie nam to cargo tak oddadzą, i nie, żeby się przeniosło tutaj. No będą walczyć o to przecież ten... Ale zakładamy, że my będziemy walczyć również mając lotnisko. Ale dobra, no ale czy my, przecież to cargo, które ląduje, nie wiem, w Lipsku, ma dostęp bardzo bliski do bardzo gęsto zaludnionej Europy. To znaczy, znacznie ważne. No jest dobrze, ale jeżeli można na początek, bo nie sądzę, że dzisiaj nie skończymy dyskusji o CPK. Dobra, ale... Skoro cały rząd o niej dyskutuje słusznie, z Donaldem Tuskiem na czele. Tak. Znacznie ważniejszy od cargo jest... Jest ruch transferowy. A w zasadzie trzy czynniki. Ruch transferowy, zadania specjalne, czyli wojskowe, które stają się coraz ważniejsze z każdym niestety miesiącem. To znaczy, ja bym powiedział, że punktem wyjścia do CPK w takiej wersji, jakiej rozmawiamy, był ten drugi czynnik. Dobrze, ale to wojskowy. Tak, skończy, i wreszcie, czy... i wreszcie cargo oczywiście. Nieszczęście CPK polega na tym, że stał się on projektem partyjnym. Zgoda. W sumie spora część logicznego, normalnego projektu infrastrukturalnego została tak zagospodarowana przez PiS, że stał się markowym projektem jednej partii. A jak słusznie panowie, jak słusznie wszyscy zauważyliśmy, CPK nie jest pomysłem tak najświeższym. W tej wersji tak, ale kolejne rządy wpadały nas naprawdę bez większego wysiłku na pomysł, że lotnisko w Warszawie, lotnisko Okęcie może być jeszcze centralnym portem lotniczym dla Polski przez 10, może 15 lat, ale nie dłużej. Oczywiście miło jest mieć lotnisko w centrum miasta, bo to jest w centrum miasta w tej chwili, no ale poza jednym lotniskiem w Londynie ja nie znam żadnego innego wielkiego centralnego narodowego lotniska, które byłoby w środku jakiegokolwiek miasta. No i w Paryżu przeniesiono w pewnym momencie, tak jest. Bo... Dalej, mówienie o jakiejś gigantomanii CPK jest komiczne, ponieważ mówimy o lotnisku, które jak daj Bóg powstanie w tej wersji, jaka jest teraz, będzie 12 co do wielkości lotniskiem w Europie. 12. Znaczy, jeśli zdobędzie tych pasażerów i te cargo, tak? I jeżeli będzie w tym kształcie realizowana, jakby inwestycyjne. 12, no więc Polska jest chyba wyżej w notowaniach. Tylko druga rzecz, można. To jest już sekunda. Trzecia rzecz. No, nie ma najmniejszej wątpliwości, że jakieś sztuczne konstrukty w postaci a to Modlin zrobimy, a to połączymy, będą jeździli między Modlinem a Chopinem, nie mają żadnych szans. Lotnisko Chopina nadaje się do czegoś innego. Ono się nadaje do zamknięcia. 670 miliardów złotych pakowaliśmy w Okęcie w ciągu ostatnich kilku lat, po to, żeby zachować jego jakąś elementarną sprawność. Przede wszystkim rozbudować tę część transferową. Pieniądze się robi na transferach. Okęcie nie miało żadnego zaplecza infrastrukturalnego do obsługiwania transferów. Się udusiło. I dlatego musieliśmy wywalić ciężkie pieniądze, wiedząc, że te pieniądze są na 10 lat, a nie dłużej. Może 15, prawda? O Modlinie lepiej w ogóle nie mówmy. Koncepcja, że pasażerowie będą się przerzucali między Modlinem, to duopol tak zwany, który Platforma długo lansuje już. To znaczy, tutaj się zrobiło nieszczęście, ponieważ... Dlaczego nie, jeżeli masz szybką kolej pomiędzy tymi lotniskami? Bo nie ma lotniska w Modlinie.
ono nie istnieje. No, na razie lotnisko w Modlinie ma problem, ponieważ Ryanair się obraził na lotnisko w Modlinie, zamknął 15 lotów na razie, na dzień dobry, jako ostrzeżenie. To jest lotnisko zbudowane dla tanich linii, a nie dla long hauli. No ty nie, no zgoda, no, na te wyjściowo było to w ogóle lotnisko wojskowe, które zostało zamrożone i dla tanich linii. Okęcie może być lotniskiem wojskowo-policyjnym. Może być, prawda? Okęcie może być lokalnym lotniskiem i tak dalej, ale... Zgoda, tylko z kolei Modlin teoretycznie ma potencjał rozwojowy, tańszy niż CPK i teoretycznie również jest połączenie kolejowe między Modlinem a Okęciem, które można zmodernizować i tak dalej, więc ja bym na tym Modlinie nie stawiał krzyżyka, bo Modlin został zupełnie świadomie i celowo zaduszony w ostatnich latach właśnie ze względu na projekt CPK. Znaczy, ja powiem tak, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Bo ty mówisz o CPL-u, a nie o CPK. Ja mówię o CPK, nie zdążyłem jeszcze powiedzieć o kolejowej części. Bo tak? Część kolejowo-drogowa jest oczywiście potwornie kosztowna tego CPK, bo to są, to idziemy w setki miliardów wydatków i oczywiście ona ma pewien sens, tylko problem polega na tym, że ten projekt został opisany, opracowany i wymyślony jako projekt, który ma być wdrożony jako całość. To jest, uważam, finansowo dla Polski niewykonalne tak naprawdę. Jeżeli mamy prowadzić politykę obronno-zbrojeniową, taką jak prowadzimy, nas nie będzie po prostu na to stać, na te wszystkie szprychy i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pytanie o to, którego sobie nie zadaliśmy. To jest pytanie bardzo podobne, jakie stoi przy całym dużym projekcie trzech, a nie jednej elektrowni atomowych. Czy lotnisko centralne nie skanibalizuje nam lotnisk lokalnych i czy musimy iść w gigantyczny port centralny kosztem... On nie jest gigantyczny, on jest średnim portem wielkości, portem średniej wielkości w Europie. W Europie. Nie porównuje z Azją czy ze Stanami. Dobra. To propaganda spowodowała, że my go uważamy za jakiegoś gigantomański. Dobra, tylko... propaganda polityczna. No dobrze, no ta narracja partyjna rzeczywiście zrobiła z tego... Z tego mniej więcej to samo, co z kanału dla jachtów przez Mierzeję Wiślaną zrobiono mur obronny, który powstrzyma Rosjan przed ataką na Europę. No to była podobna opowieść. Natomiast zacznijmy od początku. Oczywiście jest potrzebne lotnisko, jest kwestia studium sensownego, jak ono powinno być rozwiązane. Nie tylko ze względu na jego położenie, ale również ze względu na skomunikowanie z Warszawą i tak dalej, warunki atmosferyczne, Bóg wie co jeszcze. Nie wiem, czy te wszystkie studia zostały wykonane dla CPK właściwie, bo mam wrażenie, że właśnie w pewnym momencie udusiła go propaganda. Druga rzecz, ten komponent militarny, który mówi, że jest coraz ważniejszy, otóż on jest coraz mniej ważny. On był decydujący w momencie wyboru miejsca, absolutnie decydujący był komponent obronny. Tu się nie zgadzam, nie może być, ta wojna na Ukrainie potrwa. Wojna na Ukrainie potrwa, dostawy zachodu potrwają. Jedno zdanie tylko na ten temat. To nie było do dostaw na Ukrainę. Ale tak się stało, że okazało się, że gro transportów, nie zdradzamy żadnej tajemnicy wojskowej, gro transportów na Ukrainie idzie przez rachityczne lotnisko w Jasionce. Tak. Lotnisko Jasionce jest nie tylko nieprzygotowane do tego, ale po prostu zostało zniszczone w wyniku tych ponad nadmiarowych transportów. Olbrzymich samolotów, które lądują. A więc w związku z tym, że możemy chyba spokojnie założyć, że nie, że będziemy żyli w spokojnym, radosnym, pogodnym świecie i nasi następne pokolenia też nie. Tylko... Nam jest potrzebne jednocześnie lotnisko, które by spełniało te cele
jak to się nazywają, specjalne, czyli wojskowe cele, zamiast tylko, tej jasionki. Tylko projekt CPK jest klasycznym oczywiście projektem. Każdy, kto się trochę na tym zna, przyjrzy się na projekt rozkładu pasów i tak dalej. To jest klasyczne lotnisko docelowe do właśnie wyładunku wojskowego. I o tej olbrzymiości zaczęto mówić, żeby usprawiedliwić rozbudowę pasów dużo większych niż na lotnisko tego rozmiaru, o którym mówisz, bo to miało być lotnisko, na które sojusznicy dostarczą wojska do obrony Polski. Mhm. Jego znaczenie militarne spadło, ponieważ po zmianach geopolitycznych wokół Bałtyku linią transportową dla NATO i dla Amerykanów może być droga morska, co wcześniej było wykluczone przez właśnie sytuację militarną wokół Morza Bałtyckiego. Czyli to lotnisko nie jest aż tak konieczne, jak było konieczne rzeczywiście w momencie, kiedy zapadały te pierwsze decyzje. Zresztą dlatego między innymi tak, a nie inaczej wyglądały też szprychy komunikacyjne. Natomiast powstaje pytanie, na ile to lotnisko ma sens, jak należałoby zaprojektować. Już biorąc komponentę militarną nie jako pierwszą, tylko jako drugą właśnie to lotnisko, bo z kolei wojna na Ukrainie potrwa, jak słusznie zauważyłeś, albo wojna, albo napięcie, chciałbym się mylić, a wojna, napięcie, wykluczenie Rosji i to z kolei stawia znak zapytania przy całej opowieści o roli tranzytowej tego lotniska, ponieważ to, co myśmy mieli do ugrania, to było bycie hubem tranzytowym na wschód. Od Moskwy i Murmańska do Pekinu i Astany. Nie było nawet prób stania się hubem tranzytowym na teren Rosji, czy nawet Białorusi. Nie, Rosji i Białorusi nie, ale nie, Azji nie, tak. Azji inaczej. O CPK można dyskutować godzinami. Ja bym chciał przytoczyć jeden najprostszy przykład znanej części Polaków. Lotnisko w Helsinkach. Lotnisko w Helsinkach, które z takiego sobie odległego gdzieś na peryferiach Europy lotniska stało się potężnym hubem lotniczym. No potężnym to przesadza. Do pandemii. Dzięki czemu? Dzięki przejęciu long hauli, czyli tych długodystansowych lotów do Korei, Japonii i Chin. Owszem, do Korei, Japonii i Chin. Bo jest dużo lepiej położone niż lotnisko w Polsce. I pasażerowie lecieli do tych Helsinek i tam się przesiadali i lecieli do kilkudziesięciu, w sumie 26 miast Azji. Tak. Pandemia przerwała to pasmo sukcesów Finnairu. Natomiast ja nie widzę powodu, dla którego my byśmy mieli zrezygnować z ruchu tranzytowego, z którym już sobie nie dajemy rady, bo przekracza możliwości polskich lotnisk. Nie, znaczy nie powinniśmy rezygnować, tylko... Jeżeli nie zbudujemy CPK, jeżeli będziemy dalej bzdurzyć, że możemy taksówką pojechać do Łodzi szybciej niż szprychami, jeżeli będziemy bzdurzyć, że jest to lotnisko ponad format 40-milionowego kraju, jeżeli będziemy się trzymać kurczowo rozwiązań chałupniczych typu Modlin, Radom, tam Bóg wie co jeszcze, to nigdy nie będziemy mieli normalnego ruchu lotniczego w Polsce. Bardzo się cieszę, że pan minister Lasek powołał jakiś zespół audytorów, choć nieco mnie dziwi, że stanowczo odmawia podania ich nazwisk, więc nie bardzo wiemy, kto ocenia, kto robi ten audyt. Pan minister Lasek jest wybitnym specjalistą od mechaniki, od wypadków lotniczych, ale nie od ruchu lotniczego. Znaczy nie od projektów takich. Nie od ruchu lotniczego, tak jest. I dlatego bardzo bym chciał wiedzieć, kim się on posiłkuje, prawda? Nie będąc sam fachowcem. Nie, no zgoda, tylko ja powtórzę jeszcze raz. Pytanie jest, jak, kiedy i za ile? To są podstawowe kwestie, ponieważ
PiS zostawił nam budżet w takim stanie, że te wszystkie opowieści o gigantycznych inwestycjach, które powinniśmy w kilku miejscach podjąć, się po prostu, mówiąc językiem potocznym, nie spinają. Więc jeżeli myślimy o... Nie ma sporu, że Warszawa czy Polska potrzebuje centralnego portu lotniczego. Czy on będzie w Modlinie, czy gdziekolwiek indziej, to jest, czy w Baranowie, to jest kwestia do rozsądnego rozważenia, bo to zostało wszystko przykryte propagandowym dymem. Natomiast no, trzeba to po prostu zwyczajnie policzyć, co nam się opłaci i na co nas stać. Bo być może CPK w takiej wersji, jak była prezentowana, jest wersją idealną, no ale jak wiadomo, gdyby sięgać po wersję idealną, każdy kierowca by jeździł Bentleyem, a nie musiałby jeździć starym samochodem. Rozumiem, że jeśli chodzi o CPK, to będziemy czekali na... Tu jest pytanie, no, czekamy, tu jest, chociaż tutaj tu jest potężny tutaj znak zapytania. Bardzo zabawne zjawisko na rynku wypowiedzi publicznych rozmaitych polityków, że tak jak tuż po wyborach wszyscy panowie reprezentujący Platformę Obywatelską grzmocili do CPK niemiłosiernie i grozili ciurmą i katorgą wszystkim tym pisowskim szefom tego przedsięwzięcia. No, poziom marnotrawstwa był niewątpliwie gigantyczny. Wiemy, ale tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Był niewątpliwie gigantyczny, ponieważ... Tego nie wiemy. Ja nie jestem zwolennikiem PO, jak doskonale wiecie panowie, ale nie chcę ferować wyroków, póki jacyś eksperci się temu nie przyjrzeli, ja sam ekspertem nie jestem. Natomiast od kilku dni widzimy, że nagle w wyniku tej ofensywy ekspertów, pana prezesa Wilka, prawda, innych ludzi, którzy się publicznie wypowiadają, jakby w obronie tego projektu CPK, nagle politycy, którzy jeszcze do niedawna mówili zaorać, zamknąć, posadzić. To może i dobrze. No, jakoś tak wyrównali ten kurs, prawda? A wyrównany kurs... Polska lubi być rządzona od środka. Może, że to się wszystko jakoś, tak powiem, dobrze skończy, prawda? I rzeczywiście uzyskamy w końcu jakąś dobry rezultat tych dyskusji, no bo miejmy nadzieję. Znaczy, tak, dla mnie jest to sprawa mocno dyskusyjna co do skali, mocno dyskusyjna co do wszystkich decyzji lokalizacyjnych. Natomiast bezsporne jest to, że lotnisko nowe jest potrzebne, obsługujące ruch lotniczy. Jest pytanie, jak tę kwestię rozwiązać i rzeczywiście powinni się do tego wziąć fachowcy od potoków. Ja powiem jedną rzecz, która paradoksalnie się kłóci z tym, co mówię, co kiedyś mówiłem w naszej rozmowie, że ja będąc w rządzie, kiedyś zamówiłem taką ekspertyzę, gdzie powinniśmy, na potrzeby premiera, gdzie powinniśmy budować autostrady. No i specy od autostrad usiedli, mam do tej pory gdzieś schowane te mapy, i narysowali, że nigdzie nie potrzebujemy autostrad, ponieważ jedynym odcinkiem, gdzie autostrada by się zgodnie z normami usprawiedliwiała, to jest ewentualnie odcinek Warszawa-Łódź, ale też nie do końca. Jeżeli mogę zakończyć tę anegdotę chińską na ten temat. To był rok 1999. Po 5 latach wszystkie te wyliczenia wybitnych speców, którzy wyrysowali mapy, potoki, prognozy, okazały się warte mniej niż papier, na którym je wymalowano. Jedno zdanie, żeby połączyć dwa wątki, chiński i CPK. Otóż bohater narodowy Chin i Tajwanu, Sun Yat-sen, twórca chińskiej demokracji, krótkotrwałej, przywódca chińskiej rewolucji narodowej, po tym jak przestał być prezydentem Chin, krótko nim był, ze względów praktycznych oddał władzę, został ministrem transportu w nowym rządzie. Jako człowiek zafascynowany cywilizacją Zachodu, razem z grupą swoich młodych, 20-letnich zwolenników, ruszył przez Chiny wytyczać linie kolejowe. Linie kolejowe wytyczał dla ułatwienia pod kątem prostym. Bo uznał, że to tak tego. Jakieś te góry, nie góry. Więc panowie jeździli 3 miesiące, wykształceni w Tokio, wykształceni w Stanach.
jeździli i uznali, że przecież koleje będą tym czynnikiem, jak my sami mówimy, czynnikiem cywilizacyjnym, jak mówimy o CPK, tym driverem, tą siłą napędową postępu w Chinach, i wykonali robotę nikomu niepotrzebną. Ponieważ takich kolei, które wymyślił Sun Yat-sen, wielki Sun Yat-sen ze swoimi współpracownikami, nikt nigdy nie byłby w stanie zbudować. Dziękuję. Dobrze. Proszę panów, chciałbym jeszcze panów zapytać o to, czy Stany Zjednoczone mogą sobie pozwolić gospodarczo na utratę Europy? To jest... I pytam o to w kontekście takim, czy ta sytuacja, jaka jest na Morzu Czerwonym, czyli ten atakowanie przez Houthi statków, może wpłynąć na to, że Atlantyk się ożywi i w ogóle strefa euroatlantycka jednak, co już było blisko, znowu wróci do tych koncepcji, prawda, budowy jednak ściślejszych związków gospodarczych. Znaczy, no i tak, i nie. Znaczy, ja myślę, że oczywiście, znaczy, no, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Pierwsza to jest powrót politycznego piractwa morskiego, bo tym jest w gruncie rzeczy są te ataki Hutich i próby zablokowania tego szlaku prowadzącego przez Morze Czerwone i Kanał Suezki. Jest to działanie, jest to piractwo polityczne właśnie, bo oprócz tego mamy i w Cieśninie Malakka, i w Somalii mamy piractwo zwyczajne. Tak. Tutaj jest to trochę inny gatunek piractwa, sponsorowanego przez państwa. Jest pytanie jakie. Natomiast to piractwo do czego prowadzi? To nie jest tylko zastępowanie czy blokowanie szlaku łączącego Chiny czy Daleki Wschód z Europą. To jest również na przykład działanie na rzecz podwyższenia cen gazu i ropy, bo istotna część skroplonego gazu i znacząca część ropy naftowej płynie do Europy przez ten szlak. Jeżeli ta ropa będzie płynęła dookoła Afryki, będzie po prostu będzie to oznaczało droższą benzynę, czyli droższe koszty wszystkiego w Europie. To, co mówiliśmy na początku o tych protestach rolniczych, nierolniczych, obywatele Europy przyzwyczajeni do luksusowego, spokojnego życia już i tak są wkurzeni i uważają, że coś jest nie tak, bo ich eleganckie, spokojne życie się nieco stało się nieco droższe. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest pewien model nowego terroryzmu politycznego, którego trochę nie doceniamy, bo umówmy się, że ani Hamas, ani Houthi nie działają same. Gdyby działały same, to zostałyby już dawno zaduszone i rozpędzone. Oczywiście to nie jest tylko ten rok. To są autentyczne ruchy społeczne. Są autentyczne ruchy społeczne, w porządku, tylko autentyczny ruch społeczny nie dysponuje gigantycznym arsenałem rakiet i tak dalej, i tak dalej. To dostają od sponsorujących je mocarstw i od sponsorujących je osi zła, ponieważ zazwyczaj jest tak, że ten, kto płaci, ten decyduje. To najprawdopodobniej te ataki, które nastąpiły, są wynikiem inspiracji zewnętrznej. Wobec tego to nie jest tylko kwestia zagrożenia handlu, to jest kwestia uderzenia w pewne interesy polityczne świata zachodniego. Czy skuteczne, zobaczymy. Ale w każdym razie to nie zastąpi oczywiście połączenia transatlantyckiego. Współpraca transatlantycka ze względów ekonomicznych, politycznych, każdych innych jest i będzie, nawet jak Trump wygra wybory, jak Marine Le Pen wygra wybory we Francji, to ta współpraca ze zgrzytami, ale będzie. Natomiast będzie znaczyła coś innego. Coś, o czym warto pamiętać w różnych kontekstach. Będzie znaczyła osłabienie Zachodu jako całości. Bo okazuje się, że wobec
tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli tej chińskiej ofensywy na południe i życzliwie przyjmowanie na południu, bo to jest podstawa. Tak, tak, oczywiście. To tylko pełna solidarność świata szeroko rozumianego Zachodu, Zachodu łącznie z Koreą Południową, z Japonią, z Australią, daje nam, jako światu tej cywilizacji zachodniej, szansę na utrzymanie jeszcze przez jakiś czas, albo na obronienie tej naszej przewagi, którą mamy od mniej więcej 300 lat na świecie. Jeżeli się podzielimy, to prawdopodobnie będziemy świadkami gigantycznej rewolucji geopolitycznej, która zmieni wszystko i rzeczywiście da przewagę wtedy krajom takim jak Chiny czy Indie, bo ja bym o Indiach nie zapominał, one Indie grają coraz bardziej rolę samodzielnego gracza. Ja tu się zgadzam, prawda, że na pytanie, czy Ameryka może darować sobie Europę, no, odpowiedź jest jedna, no, co może robić 100-kilowy niedźwiedź? Wszystko. Wszystko, co chce. Wiemy doskonale, że tendencje izolacjonistyczne w Stanach Zjednoczonych to nie jest historia lat 20. zeszłego wieku, ale to jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość. To jest taki... Franklin Delano Roosevelt potrzebował dopiero ataku na Pearl Harbor, żeby Amerykanie zechcieli walczyć na II wojnie światowej. No więc, ponieważ wszyscy uważali, to nie nasza wojna. Więc równie dobrze możemy uznać, że te tendencje izolacjonistyczne, ten amerykański ekscepcjonalizm nagle weźmie górę. I Ameryka ograniczy relacje z Europą. Może coś takiego być, nie możemy tego, Marek, wykluczyć. Nie, prawda? Możemy tego wykluczyć. Z drugiej strony widzimy, że Ameryka jednak potrzebuje nas, no, chociażby do konfliktu z Chinami. Amerykanom zależy na tym, żeby kraje Europy, kraje natowskie, maszerowały w tym konflikcie z Chinami w tym samym tempie, co Amerykanie. Europejczycy nie mają na to specjalnej ochoty. Na tych szczytach NATO, o których mówił jakiś czas temu Marek, prawda, gdzie uznawano Chińczyków za przeciwnika. No, wyzwanie. Wyzwanie, przepraszam. To prezydent Francji Macron, to były, przypominam, spotkania Paktu Północnoatlantyckiego, dopytywał się złośliwie, czy Chiny leżą nad Atlantykiem, prawda? Tak. Więc strasznie trudno przewidzieć dynamikę. Wiadomo, że leżą, tak jest. Trudno wykluczyć w Stanach Zjednoczonych jakąś dziwaczną dynamikę społeczną, ponieważ to jest Ameryka. No i kto mógł się spodziewać, że po pierwszej wojnie światowej, kiedy Amerykanie tak licznie przybędą na kontynent europejski wspomagać armie walczące z państwami, przede wszystkim z Niemcami, że nagle Ameryka zniknie. Znaczy zbuduje tę Ligę Narodów. Zbuduje Ligę Narodów i potem powie, i zniknie. Dziękuję. I jedyne, co będzie miał Kevin Coolidge, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 20. do powiedzenia Europejczykom, to będzie na ich prośbę o przedłużenie spłaty kredytów na uzbrojenie, które Ameryka udzieliła w czasie I wojny światowej, on odpowiadał: pożyczyliście pieniądze, prawda? Tak. I koniec. No. A potem zgoda, natomiast... A potem te nieszczęsne telefony Churchilla do Roosevelta o te statki, o te okręty. Tak. You borrowed money, haven't you? No więc oczywiście takie zagrożenie istnieje, tylko takie zagrożenie oznacza de facto abdykację i Europy, i Ameryki z tej roli, którą odgrywają we współczesnym świecie. Czyli jeżeli Amerykanie pójdą w izolacjonizm, to muszą zdać sobie sprawę z tego, że
z roli mocarstwa dominującego zejdą do roli jednego z kilku mocarstw światowych. Ja mam na koniec naszej rozmowy to jedną dobrą wiadomość. Make America Great Again, jeżeli ma oznaczać izolacjonizm, oznacza w rzeczywistości rezygnację właśnie z wielkości Ameryki. Ja mam na koniec jedną rzecz, ostatnio, dobrze. Ta dobra wiadomość polega na tym, że ja pamiętam tą zimną wojnę naszej młodości, prawda? Stany Zjednoczone. No to było tak elegancko. Stany Zjednoczone, nie właśnie, Stany Zjednoczone, przewidywalne. Związek Radziecki, było przewidywalne. To był konflikt militarny, to był konflikt ideologiczny, bo Ameryka i Zachód chciały narzucić swój system wartości. Związek Radziecki, jesteśmy tego żywym dowodem, sukcesem narzucał swoją ideologię. Teraz mamy konflikt taki troszkę dziwaczny, bo tak, no jest zimna wojna amerykańsko-chińska, a w tym samym czasie Chiny są drugim największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych po Kanadzie. Jest ta wojna chińsko-amerykańska, a w tym czasie 400 tysięcy chińskich studentów siedzi w Stanach Zjednoczonych i oni wszyscy wracają. 400 tysięcy, tak. Tak, z tego 250 tysięcy, 300 w Niemczech. Ale oni wracają. Nie ma problemu, jak w 50-tych, 80-tych latach, że jak ktoś wyjechał za granicę, to jechała drużyna 11 piłkarzy, wracało 5, prawda? Więc oni wszyscy wracają do Chin. Wyuczeni są tą Ameryką. I zewnętrznie zamerykanizowani jeszcze na dodatek. Zewnętrznie, ale nie wewnętrznie. Albo stają się tym, co Chińczycy nazywają. Chińczycy nazywają to banana. Z zewnątrz żółty, w środku biały. No. Ale te 400 tysięcy studentów jeżdżą na własny koszt, czy państwo ich wspiera? Nie, no to różnie jest bardzo. Na urodziny ich to wysyłają. To zamożne chińskie rodziny, middle class, tak? Średnia klasa chińska, to jest. Średnia klasa chińska jest w tej chwili szacowana na 350 milionów ludzi. Znaczy, 350. Jedna trzecia narodu. No jedna trzecia narodu. Nie, tak. jedna, mniej niż jedna czwarta. Jedna, cały jaka tam, 350 milionów. Jedna trzecia. No, średnia płaca w Szanghaju jest znacznie wyższa niż niestety w Warszawie. No więc to tak jest. No. No, ale nieważne. Te legendy o Chińczykach, którzy przyjadą pracować, nie daj Boże, do Polski za miskę ryżu, jest 700 milionów, którzy może nie za miskę, za dwie przyjadą. Ale chciałem zakończyć tą dobrą wiadomością. Ta różnica między przepraszam, zimną wojną naszej młodości i tą obecną jest taka, że przynajmniej Chiny nie mają żadnych ambicji, żadnych aspiracji narzucenia nam swojego systemu, czyli socjalizmu o chińskim mówieniu. I jakoś nie spotkałem nigdzie na świecie, nawet w tych Indiach, czy nawet tej Malezji, żadnych amatorów inkorporowania sobie tego chińskiego socjalizmu o chińskim obliczu. Sukces. Ale w tej bliskiej zagranicy zrobili to bardzo umiejętnie i w Hongkongu jest to najlepszy dalej. Ja jestem, Hong Kongu, ja Macau nie, jest... No właśnie to nie jest tak do końca. No. Ja nie chcę zaczynać kolejnej dyskusji, bo mnie w domu zabiją, bo czekają z kolacją. Powołam się na samego siebie, jeżeli mogę. 11 lat kierowałem biurem Rady Rozwoju Hongkongu w Warszawie. Wczoraj miałem przyjemność być na obchodach chińskiego Nowego Roku organizowanego przez rząd Hongkongu w Warszawie, specjalnego regionu autonomicznego. Oczywiście od dnia reunifikacji system polityczny Hongkongu no, uległ zmianie, prawda? Ale kiedy wczoraj słuchałem tam szefa giełdy, szefa jakiejś tam quasi rządowych organizacji z Hongkongu, gospodarczych, to tak jakbym słuchał Brytyjczyków. Nie wspomnę o nieustannym powoływaniu się na brytyjskie common law. Kiedy nietaktownie kogoś tam z boku znajomego spytałem o te protesty sprzed paru lat, które zakończyły się wprowadzeniem ustawy o uprawnieniach nadzwyczajnych, no to powiedzieli, myśmy byli tak zmęczeni tymi protestami, tą młodzieżą biegającą po ulicach, że oni zorientowali się, że nie mają naszego poparcia.
To młode pokolenie, że nie mają naszego poparcia, że my chcemy żyć normalnie. I to jest tak, czyli to przypomina sytuację z powstania listopadowego. Sebastianie we Francji, listopad 1831, porządek panuje w Warszawie. Dajmy spokój legendom, bo ja pamiętam szok. Ja dostałem chyba temperatury nawet jako 12-13-letni chłopak, kiedy przeczytałem historię powstania styczniowego profesora Stefana Kiniewicza. Nagle się dowiedziałem, że większość oficerów wojsk carskich tłumiących polski miakierz, to byli Polacy. Przepraszam, a to już o czym innym. Ale też większość tych oficerów, jak podróżowała pomiędzy polskimi miastami, to zwracała się do rządu narodowego o przepustkę. Jeździła z przepustką rządu narodowego. Tak. Proszę panów, 2,5 godziny. Strasznie długo. Tak, nie odpowiedzieliśmy znowu na pytania i państwo zrobili pretensje. Pan, dyskusja tutaj się toczy, my ją śledzimy. Bardzo dziękujemy za bardzo, bardzo taką fachową dyskusję i za zwracanie nam uwagi na różne rzeczy. Bardzo dziękujemy państwu. Widzimy się znowu z Markiem za tydzień i zapraszamy serdecznie. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję bardzo. Zechciał, mam nadzieję, że jeszcze nas pan odwiedzi. Z wielką przyjemnością, bardzo to ciekawe. Dobrze, tak. Mimo wyczerpujących sesji naszych. Życzymy wszystkiego dobrego. Prosimy też o polubienia, łapki jak zwykle. I pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc, wszystkiego dobrego.